Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Piotr Miller, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak wczoraj poinformowali o wzmocnieniu wschodniej granicy Polski w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi. Do straży granicznej jak 2 lata temu dołączy wojsko na polskiej wschodniej granicy? W tej chwili bezpośrednio to się nie odbywa z dnia na dzień, że tak powiem, ale o takiej gotowości właśnie mówimy. Czyli krótko mówiąc, żeby w przypadku zagrożenia, które mogłoby się pojawić ze strony grupy Wagnera, grupy, która w tej chwili przemieszcza się na teren Białorusi, która no, nie wiadomo pod czyją kontrolą de facto w tej chwili jest, żeby nasze wojsko, nasze służby były gotowe do tego, aby wzmocnić granicę w sposób taki zdecydowany, na poziomie podobnym, a może nawet większym, jeżeli będzie potrzeba, jak w przypadku tej największej fali migracyjnej, która była wywołana przez Łukaszenkę. Wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to było około 10 tysięcy żołnierzy, tak? No wtedy to było sporo, tym bardziej, że na zamiany jeszcze było, bo to dłużej trwało, więc były rotacyjne grupy. Mhm, ale to żołnierze mają być tam przesunięci, czy mają być w gotowości do ewentualnego na ten moment w gotowości, chociaż być może dojdzie do jakichś mniejszych ruchów, oczywiście o charakterze organizacyjnym, no ale się rzeczy nie uczestniczyłem wczoraj w komitecie, więc szczegółów nie znam, a gdybym nawet znał, to są szczegóły o charakterze operacyjnym, więc też ich nie podajmy wprost. Panie ministrze, wicepremier Kaczyński mówił też o, poza większymi siłami ludzkimi, o zwiększeniu liczby umocnień. To będzie wydłużenie zapory, jakiegoś innego charakteru umocnienia? Zapora w tej chwili jest właściwie na większości odcinków, które potrzebują poza wodą, tam gdzie naturalne bariery występują. W związku z tym nie mówimy pewnie o takich zmianach, ale no, są też innego rodzaju umocnienia, które pozwalają na to, żeby potencjalnie zatrzymać jakieś ruchy, które mogłyby się pojawić wewnątrz kraju. Ale też dodatkowe rzeczy, które są związane z przemieszczaniem się też ewentualną falą migracyjną. Natomiast nie ma zapory, pojawią się te inne umocnienia? Nie, panie redaktorze, no, nie chcę tutaj mówić o szczegółach, no bo znowu one mają charakter operacyjny, też niejawny w większości przypadków, więc mogę powiedzieć na tyle ogólnikowo, że właśnie tak jest. Panie ministrze, opozycja, bo już wcześniej, chociażby Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy, w tym studiu mówiła w tamtym tygodniu, że być może Prawo i Sprawiedliwość ma plan wprowadzenia stanu wyjątkowego przed wyborami, żeby te wybory przesunąć. No teraz, kiedy być może na granicy będą jakieś niebezpieczne zjawiska, niektórzy politycy opozycji mówią, że to tym bardziej uwiarygadnia tezę o stanie wyjątkowym. No tak, widziałem taki wariant? Nie analizuję, nie ma przesłanek do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Widziałem już tam, że tak powiem, grupy Romana Giertycha na Twitterze, które wymyślają tego typu teorie spiskowe, a pani poseł Leszczyna, jak widać, wpisuje się w tego typu bzdury, które powtarzają właśnie radykałowie, skrajni radykałowie ze strony Platformy Obywatelskiej. Czyli nie ma planów. Nie ma takich planów, nie ma takich planów. Panie ministrze, wiadomo, jak liczna może być ta grupa Wagnera, która będzie stacjonowała na Białorusi. Jakieś nasze analizy mówią coś o tym, ilu żołnierzy czy najemników Prigożyna może chcieć służyć na Białorusi. To te dane oczywiście w tej chwili są de facto no, bardzo szacunkowe, ale mówimy o kilku tysiącach osób, które co najmniej mogą się na terenie Białorusi pojawić. W związku z tym to nie jest mała grupa, tym bardziej, że to jest też grupa dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. No to nie wiemy, no to nie wiemy, co oni zrobią. Nie, ale nie mówię w tej chwili, na co była wyposażona. Średnio w to wierzę, panie redaktorze. Czy sprzętem ich wypuści? Panie redaktorze, niczego wykluczyć nie możemy. Ja powiem w ten sposób, że wariant, w którym za jakiś czas właśnie jakieś osoby będą twierdziły, że to przecież nie nasi ludzie, to najemnicy. Wie pan, taka typowa dla Rosji aktywność pod tytułem zielone ludziki, to nie nasze ludziki. Takie ludziki, czy takie mundury można sobie kupić wszędzie, prawda? Już przerabialiśmy to na świecie i to właśnie w działaniach Rosji też, więc lepiej być zabezpieczonym. Ale to by świadczyło o tym, że biorą państwo, rząd bierze pod uwagę taki wariant, że to wszystko była ustawka po to, żeby grupa Wagnera, jego ludzie mogli działać na białorusko-polskiej granicy i żeby Rosja za to nie ponosiła kompletnie żadnej odpowiedzialności? To jest oczywiście daleko idąca teza, ale no, na potrzeby... Ale prawdopodobna państwa zdaniem? Nie wiem, czy prawdopodobna, to wie pan, to pewnie trudno procentowo to oceniać, natomiast takiego wariantu wykluczyć nie możemy i dlatego musimy się zabezpieczyć. Prawda? Na szczęście no, w tej chwili nie obserwujemy
obserwujemy takich ruchów, które by bezpośrednio zagrażały Polsce, więc to trzeba też wprost powiedzieć, ale bezpośrednio zagrażały, ale że mogą być przygotowania do tego typu działań, to trzeba jednak mieć na uwadze i się przygotować wcześniej. No, na tym polega prewencja w zakresie bezpieczeństwa, a nie działanie później ad hoc, gdy się pojawia kryzys. Panie ministrze, od 1 lipca rusza program Bezpieczny Kredyt. Wiadomo już, w ilu bankach będzie ta pożyczka 2% oferowana? W co najmniej kilku. Dzisiaj minister Buda o tym mówi, ale najważniejsze, że w tych największych, dużych bankach państwowych będą te oferty, bo one są najbardziej dostępne wtedy. Tutaj polskie banki właśnie państwowe przygotowały się już do tego. Dzisiaj też będą o tym informować. No i właściwie tak technicznie rzecz biorąc, od przyszłego tygodnia będzie można o te kredyty wnioskować. Panie ministrze, naczelni Onetu i Wirtualnej Polski opisują spotkania z członkami rządu, którzy mieli im proponować zatrudnienie konkretnych osób na stanowiska wicenaczelnych w tychże mediach, mieliby tam pilnować interesów Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, czy były takie rozmowy? Panie redaktorze, nie prowadziłem takich rozmów, o żadnych konkretnych... Ale słyszał pan o takich rozmowach, o jakimś wysłanniku rządu, który miał takie rozmowy? Już minister Dworczyk też się odnosił do tego, bo tam chyba redaktor Stankiewicz wprost mówił chyba o... To chyba o czymś innym, bo minister Dworczyk pisał o tym, że on nie brał udziału w próbie... Kupienia, takie, aha, no tak. To jakby inny temat. No ale powiązany, jak rozumiem, w ramach tego, tej powiedział dyskusji. Drogę prawdą. Tak, no więc w związku z tym, no, mogę tyle powiedzieć. Każde medium w Polsce może robić, co mu się podoba, ale czy może pan minister powiedzieć, że nie było takich rozmów, że żaden członek rządu nie proponował... Nie mam takiej wiedzy, żeby takie coś się odbywało. Żeby proponował konkretne stanowisko, czy nie wiem, konkretne nazwisko, bo to taka jest teza w tym zakresie. No tak, nie mam takich informacji i mam nadzieję, że takie rzeczy się nie zdarzały. Jestem o tym przekonany. Panie ministrze, referendum, które ma dotyczyć unijnego systemu relokacji uchodźców, odbędzie się w dniu wyborów, to już jest pewne? Czy możliwe, że nie wiadomo, kiedy będą wybory przede wszystkim, w związku z tym no, trudno mówić o dacie referendum. Nie ma też ustalenia takiego stuprocentowego, że to będzie dzień wyborów, ale oczywiście to jest wariant, który jest brany pod uwagę poważnie. Z powodów finansowych przede wszystkim, frekwencyjnych? No, organizacyjnych, frekwencyjnych, ale no, rozstrzygnięcia na ten moment formalnego nie ma. Niebawem na pewno też przedstawimy już pytanie referendalne i też rozpoczniemy tą ścieżkę formalną. Natomiast, no tak jak mówię, decyzji formalnej nie ma, więc siłą rzeczy trzymam się tych ram, które w tej chwili są wyznaczone. Pytanie czy pytania? Jedno pytanie czy... Na ten moment jest jedno pytanie. Wiem, że się pojawiają pomysły, żeby było więcej pytań. To oczywiście jest teoretycznie możliwe, natomiast też no, my stawiamy akurat tę jedną kwestię, która uważamy jest istotna z punktu widzenia negocjacji z Unią Europejską, bo to też jest ten element właśnie legitymacji politycznej, legitymacji obywateli do negocjacji unijnych, albo takiego właściwie no, weta obywatelskiego, jeżeli to rozstrzygnięcie by było pomyślne wobec no, tych działań, które są naszym zdaniem przekroczeniem traktatów unijnych. A jeżeli kilka lat temu, no na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, można było zablokować unijne decyzje bez referendum, dlaczego teraz jest wymagane? Co się zmieniło? Ponieważ w Unii Europejskiej od kilku lat co najmniej instytucje unijne łamią przepisy prawa dotyczące kompetencji własnych Unii Europejskiej. I to jest niestety ten spór, który się toczy w wielu wymiarach. I w wymiarze sprawiedliwości, i w obszarze energetyki, w obszarze miksu energetycznego. I to jest ten główny problem. I to jest działanie o charakterze pozaprawnym. My to podnosimy. Oczywiście na koniec rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest tak skonstruowany, że ma ochotę poszerzania kompetencji unijnych, ale no, Unię Europejską stanowią państwa, które są państwami narodowymi, suwerennymi i w takich sytuacjach po prostu legitymacja wszystkich obywateli być może ostudzi głowy niektórych biurokratów Unii Europejskiej. No, tylko chodzi mi o to, że kilka lat temu wystarczyła legitymacja demokratycznie wybranego ale nikt wtedy nie podjął dalej decyzji. No widzi pan, no to dlaczego trafnie... teraz panie wystarczy? Chodzi mi o to, że to jest argument za tym, że referendum związane jest po prostu z wyborami. Nie, panie redaktorze, bardzo... Wybory. Nie, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego nie wystarczy? Ponieważ w Unii Europejskiej postępuje nielegalny proces poszerzania kompetencji unijnych. I niestety, no, trzeba to nazwać kilka po imieniu. Lat temu wystarczyła decyzja polskiego rządu. Tak, w 2018 roku wystarczyło weto. No, jak widać, to przecież nie Polska proponuje rozporządzenie czy dyrektywę, już nie pamiętam, czy to jest rozporządzenie czy dyrektywa, o przymusowej relokacji uchodźców, a właściwie kar za to, że ktoś nie przyjmuje. Więc no, i to jest naszym zdaniem niezgodne z traktatem unijnym. I legitymacja obywateli
obywateli, no, w prawie 40-milionowym kraju jednak jest silnym elementem politycznym w takich dyskusjach w Unii Europejskiej, tym bardziej, że może też obudzić podobne działania w innych krajach unijnych. Opozycja, Konfederacja przede wszystkim, ale chyba nie tylko, zarzuca rządowi, że no, jesteście w tym obszarze bardzo niekonsekwentni, bo z jednej strony tak bardzo bronicie się przed przyjmowaniem nielegalnych imigrantów, no a z drugiej strony przyjmujecie legalnie, co prawda, ale pracowników też z muzułmańskich między innymi krajów w dziesiątki, a nawet setki tysięcy. Wiesz, można... Nie setki tysięcy, bo to jest jedna z manipulowanych... Nie, właśnie nie. Właśnie nie. To była kwestia pozwoleń, a nie wiz pracowniczych, więc mówimy o dużo, dużo mniejszych liczbach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są osoby, które... No, nie pamiętam w tej chwili, ale no, kilkukrotnie mniejszych niż te, które były podawane. Minister Grodecki to tłumaczył. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że to są osoby, które tu przyjeżdżają czasowo, do konkretnej pracy, po zakończonej pracy wyjeżdżają. A osoby, które, o których my mówimy, nielegalni migranci ekonomiczni, mieliby zostać na stałe. W większości niestety nie chcą podejmować pracy i takie są fakty. I to jest ta różnica. W związku z tym, no, jeżeli ktoś jej nie dostrzega, to oczywiście Dostrzegam różnicę, tylko są takie argumenty ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ani jednego muzułmanina nielegalnego, który przyjeżdża nie do pracy. Na wysokim C. Tymczasem no, mocno otwieracie rynek pracy w Polsce dla osób, dla pracy tymczasowej. Dla pracowników, dla pracy tymczasowej. Tak, cieszę się, że w Polsce jest taka sytuacja. Kulturowe raz są potężnym problemem, a raz nie. Nie, są problemem, ale jeżeli mówimy o stałych pracownikach, o stałym przemieszczeniu się na teren kraju, to wtedy mogą pojawić się ryzyka związane z tym i dlatego jesteśmy przeciwni przymusowym działaniom w tym obszarze. Natomiast jeszcze raz powtórzę, czym innym jest przyjechanie do pracy czasowej, która osoba to wraca po zakończeniu tej pracy, na konkretną pracę, której brakuje rąk do pracy w Polsce. I to jest jednak różnica zasadnicza. A tu mówimy o szlaku migracyjnym, który przede wszystkim, to naiwne myślenie też niektórych krajów Europy Zachodniej, że to rozwiąże problem. Nie, to problem pogłębi, ponieważ będzie sytuacja, w której przemytnikom, którzy zajmują się właśnie przerzutem osób z Afryki, będzie się to jeszcze bardziej opłacało, bo po prostu te osoby będą tutaj znajdowały dodatkowe środki finansowe, a tym samym będzie ten ruch migracyjny się powiększał. On się nie zakończy z tego tytułu, tylko jeszcze się poszerzy. Mówi to Piotr Miller, rzecznik rządu. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Bardzo dziękuję panu ministrowi i państwu za uwagę. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Zapraszam na internetową dogrywkę naszego programu. Radio Plus. Sedno sprawy. Piotr Miller, rzecznik rządu, cały czas jest gościem Sedna Sprawy. Panie ministrze, było wiele już dat, takich mniej więcej wyznaczanych, może nie konkretnych, złożenia wniosku o płatności z KPO. No, ta ostatnia, jeżeli dobrze pamiętam, to minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk chyba w kwietniu mówił w Radiu Plus właśnie, że w czerwcu powinien ten wniosek pierwszy być, no ale wtedy zakładał oczywiście, że Trybunał Konstytucyjny zdecyduje w sprawie ustawy i wniosku pana prezydenta dotyczącego tej ustawy o Sądzie Najwyższym. No w każdym razie wtedy zakładał pan minister, że pod koniec wakacji pierwsze pieniądze mogą być. Teraz aktualne prognozy są w ogóle jakieś? Kiedy pieniądze z KPO? Dla nas jest sytuacja zupełnie proceduralnie jasna, ale nie czasowo, tylko jakby co krok po kroku następuje. Czyli krótko mówiąc, my w tej chwili musimy poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, bo bez niego takiego wniosku nie ma sensu składać, ponieważ no, to jest elementem tej umowy z Komisją Europejską, że te przepisy wejdą w życie. W związku z tym, że są zawieszone do czasu rozstrzygnięcia Trybunału, no to wniosku samego nie składamy. No i to może trwać, nie wiem, pół roku, rok? Panie redaktorze, no to Trybunał Konstytucyjny tutaj decyduje. Mam nadzieję, że jednak w okresie wakacyjnym ten spór o konstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie rozstrzygnięty. A na czym pan minister opiera tę nadzieję? No na tym, że dojdzie głos rozsądku do tych sędziów, którzy do tej pory nie podejmowali po prostu pracy. Ale to uważam, pan prezydent od pół roku liczy na to, że się odkłócą, jeśli nie rozumiem, tylko no, nie mam wpływu na to, jak działają ci sędziowie. Mogę tylko apelować o to, żeby poszli do pracy. No przepraszam, bo to trzeba tak brutalnie powiedzieć. Liczę na to, że jednak to rozstrzygnięcie zapadnie. No może rozwiązaniem byłoby posłuchanie się części z tych sędziów i
inny prezes Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, przepraszam, w jaki sposób niby to się miałoby zadziać? Jeżeli aktualna pani prezes ma kadencję do końca swojej kadencji sędziego, to w jaki sposób, przepraszam, mieliby, kto miałby skrócić tę kadencję? Na jakiej zasadzie? No, to byłoby nielegalne. Znaczy, część sędziów uważa, że ona już była uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która to rozstrzygnęła i zamknęła ten temat. Więc no, ten argument to jest po prostu próba jakiegoś, nie wiem, narzucenia woli mniejszości w tym wypadku sędziowskiej w Trybunale Konstytucyjnym i na to godzić się nie można. To jest druga kwestia. A trzecia sprawa jest wniosek pana premiera dotyczący stwierdzenia niezgodności z konstytucją, takiego zakresowego stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisu, który mówi o pełnym składzie w przypadku, gdy ktoś nie przychodzi do pracy. Gdy ktoś nie przychodzi do pracy, no bo czym innym jest, gdy po prostu chce się w mniejszym składzie obradować, a czym innym, jeżeli jakiś sędzia mówi, że on nie przyjdzie, po prostu nie wykona swoich obowiązków. W ten sposób można byłoby sparaliżować instytucję. Panie ministrze, koalicja z Konfederacją, czy to możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość po wyborach, jeżeli tak będzie wyglądał rozkład głosów w Sejmie, a z sondaży z ostatnich miesięcy, to nie jakieś jeden czy dwa sondaże, tylko chyba większość pokazuje, że jeżeli mielibyście rządzić, to tylko z Konfederacją. Panie to jest rozważany mocno. Nie, my walczymy o 231 mandatów. Nie chcemy żadnych koalicji, chcemy wygrać wybory samodzielnie, tak jak robiliśmy to dwa razy z rzędu. No, parlamentarne. Rozumiem, rozumiem, panie ministrze. No, możecie chcieć też większość konstytucyjną uzyskać. To też nikt nie zabroni chcieć, ale panie redaktorze, niewiele wskazuje. Warto chyba też realnie podchodzić do... Nie, momencik. No, ja widziałem już takie sytuacje wyborcze, w których w ciągu 2-3 miesięcy sondaże potrafiły się zmieniać o 5-6 punktów procentowych i będziemy walczyć o to, aby uzyskać większość samodzielną. Ja wiem, że z chęcią by ktoś tutaj już układał koalicję powyborcze, natomiast żeby koalicję powyborcze układać, to trzeba mieć wybory. A po wyborach policzyć wtedy, kto ile ma możliwości, jeżeli chodzi o zdolność koalicyjną. Trzeba mieć też coś takiego, taka może nieuchwytna do końca wartość, która nazywa się zdolnością koalicyjną. No i właśnie Donald Tusk chyba coraz bardziej ją traci. No, ja uważam, że tak. Natomiast mam wrażenie, że Donald Tusk, który kłóci się ze wszystkimi już chyba ze swojego potencjalnego rządu, czyli PSL-em, Hołownią, Lewicą, coraz bardziej traci te możliwości, bo nawet w obozie opozycyjnym, który no, nie przepada za nami, delikatnie mówiąc, że tak powiem, no, w kuluarach słychać niecenzuralne słowa, bym tak powiedział. Różne rzeczy, słuchacz, panu ministrowi niecenzuralne słowa mówią, tak? Politycy opozycji o Donaldzie Tusku? Tak. Aż tak? Tak, tak. No bo to, co robi, to jest próba ich po prostu anihilacji, próba wyrzucenia poza politykę. To polityka, na tym polega. A co wy z Solidarną Polską próbujecie czasami robić, panie ministrze? Jak to panie redaktorze, z tego co wiem, to o ile dobrze pamiętam i pan pewnie też widział w Bogatyni, to cała Zjednoczona Prawica właśnie teraz jest razem, to prawda. Dokładnie, no niech pan sobie porówna. Ale różnie bywało. Zjednoczona Prawica versus skłócona, chaotyczna opozycja. No tak, różnie czasami w suwerennej Polsce o Prawie i Sprawiedliwości mówią, panie ministrze. Ale widzi pan, potrafimy się dogadać. To jest ta różnica, bo różnica zdań jest naturalna. Czy poza Zjednoczoną Prawicą się potraficie dogadać? Czy macie zdolności koalicyjne poza obozem Zjednoczonej Prawicy? Uważam, że mamy, natomiast no, nie będę kuluarów polityki zdradzał, o tyle powiem. Ale walczymy o to, żeby mieć samodzielną większość. Mówię, dwukrotnie to udowadnialiśmy, że to było możliwe. Panie ministrze... To 3 razy sztuka, a później mam nadzieję jeszcze więcej. No, to jeszcze się w III Rzeczypospolitej nie zdarzyło, żeby 3 razy z rządu ktoś tak wygrał. Tak samo się nie zdarzyło, żeby 2 razy z rządu statystyczne szanse są już nieszczególne, ale no, kto wie, panie ministrze, jak to się skończy. W każdym razie przed wyborami jeszcze 11 lipca i obchody 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Jak wygląda kalendarz pana premiera na ten dzień? Panie redaktorze, no ten dzień jest zarezerwowany na obchody, to jest jedna rzecz, a jak będzie wyglądał pod kątem takim już pełnych obchodów, to się okaże w najbliższym czasie. My oczywiście zabiegamy u strony ukraińskiej, aby te kwestie jednoznacznie rozwiązać. I to pod kątem ekshumacji i wszelkich innych działań związanych z upamiętnieniem ofiar tego ludobójstwa. I to jest nasz cel. Natomiast jak będzie wyglądało finalnie przebieg tego dnia, to okaże się w najbliższym czasie. Ale są jakieś rządowe obchody w ogóle planowane, panie ministrze? Jeżeli tak, to gdzie? Jaki jest... Kalendarz tych wydarzeń będziemy przedstawiać niebawem. No, mogę tyle powiedzieć. A te nasze oczekiwania w stosunku do Ukrainy. Czy wiemy już, czy można spodziewać się, że one częściowo chociaż zostaną spełnione, właśnie... bo to nie jest tak daleko do tego 11 lipca. Panie ministrze, natomiast... od wielu tygodni słyszę, że rozmowy trwają, więc pytam, czy są tak, jakieś natomiast są pozytywne też, sygnały. Są pozytywne sygnały, natomiast są też na terenie Ukrainy siły polityczne, które chciałyby bardzo przeszkodzić tego typu działaniom, więc dlatego mówimy o tym na razie spokojnie.
Bo wiem, bo te rozmowy się toczą i chcemy, żeby zakończył się dobrze. A wiemy też, że jest wielu ludzi, którzy by chcieli tego typu zakończeniu tej sprawy pozytywnie dla Polski przeszkodzić. Panie ministrze, to na koniec jeszcze do wyborów wrócę. Dzisiejszy Super Express pisze, że 15 października to będzie data wyborów, właśnie, że w Kancelarii Prezydenta taka decyzja miała już zapaść. Czy to byłby dobry termin na wybory? To jest kompetencja pana prezydenta, natomiast no, oczywiście... No, ale mogą państwo ocenić lepszy, gorszy. Tak, jasne. Z mojej perspektywy zawsze jak kampania jest krótsza, to tym lepiej, bo myślę, że i obywatele doceniają to, że kampania wyborcza trwa krócej i politycy też się cieszą, bo ten taki okres kampanijny jest wyjątkowo ciężki i też taki wyjątkowo no, emocjonalny, a niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli 15 października to byłaby dobra data, tak? Uważam, że to jest jeden z tych, to jest pierwsza możliwa data, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Ale no, kompetencja pana prezydenta, więc pan prezydent decyduje. A jak, panie ministrze, wyglądają prace rządu z nowym wicepremierem, jedynym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim? Czy mocno się zmieniły? No jesteście po pierwszym posiedzeniu rządu w tym Panie sprawie. Redaktorze, przypomnijmy, że pan premier Kaczyński już był w rządzie, w związku z tym to nie jest tak, że to jest nowość. No, nowością jest jego pozycja. Jednak jest teraz pozycja. Jedynym wicepremierem. A w tym sensie, no tak, jest formalnie jedynym wicepremierem. Tak, ale no, to nic nie zmienia. Jest liderem naszego obozu politycznego, w związku z tym pozycja polityczna prezesa Kaczyńskiego, pana premiera Kaczyńskiego jest oczywista. To kolejna pozycja. Widziałem, jak bardzo to opozycję zabolało i nawet trochę... Emocje wzbudziło zupełnie zrozumiałe. Pierwszy raz coś takiego widzieliśmy, że obok premiera siedzi wicepremier. Dobrze, ale to myślę, że dla opozycji jest to faktycznie ciężki orzech do zgryzienia, bo pokazuje tylko, że w rządzie jest mobilizacja, podobnie jak właśnie w Bogatyni całej Zjednoczonej Prawicy. I oni się tego obawiają, bo versus mają właśnie tą skłóconą swoją opozycję, która w tej chwili walczy jeszcze na ostatnią chwilę o jedną wspólną listę albo zrzucenie pod próg wyborczy Hołowni, PSL-u czy Lewicy. A mówił to Piotr Miller, rzecznik rządu. Bardzo dziękuję panu ministrowi za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej Ekspresem. Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę tutaj u nas w studiu wiceminister finansów Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna, a po godzinie 9.45 po raz pierwszy w Ekspresie Biedrzyckiej, więc bardzo cieszę się na to spotkanie. Profesor Andrzej Rychard, czyli dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zaczynamy jednak od piątej wizyty od wybuchu wojny w Ukrainie, rzecz jasna, prezydenta w Kijowie, stolicę Ukrainy.
Ukrainy Andrzej Duda odwiedził wraz z prezydentem Litwy i podkreślił, że Ukraina zwycięży mimo rosyjskiej agresji, a jej bezpieczeństwo to bezpieczeństwo nas wszystkich. Prezydenci przyjechali do Kijowa w związku z 27. rocznicą uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy Konstytucji z 1996 roku. Andrzej Duda, wbrew temu, co mówi przyjaciel rządu Prawa i Sprawiedliwości Viktor Orban, powiedział, że mimo rosyjskiej agresji Ukraina pozostaje państwem niepodległym, wolnym i dumnym. Tymczasem Polska wzmacnia wschodnią granicę z powodu obaw przed grupą Wagnera na Białorusi. Po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosław Kaczyński stwierdził, że mamy, tutaj cytat, przynajmniej potencjalnie nową sytuację na Białorusi. Z danych ma wynikać, że będzie to około 8 tysięcy żołnierzy grupy Wagnera i że może to oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, znacznie trudniejszą niż ta, według Jarosława Kaczyńskiego, z którą mieliśmy do czynienia. Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości był także pytany wczoraj o ewentualną koalicję z Konfederacją po wyborach parlamentarnych. Jak ognia dosłownie unikał odpowiedzi wprost i stwierdził w ten sposób. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Przez cały czas walczymy o to i w naszym głębokim przekonaniu mamy szansę, żeby mieć samodzielną większość, bo to jest rozwiązanie, które uważamy za najlepsze. Przede wszystkim dla Polski. Jeżeli ktoś z Państwa jednak sądzi, że Jarosław Kaczyński powiedział tak lub nie Konfederacji, no to srogo musi się rozczarować, ponieważ prezes na pytanie dziennikarzy nie odpowiedział. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Zakończyła się kolejna wyprawa do Kijowa, żeby wesprzeć naszych ukraińskich sojuszników walczących z rosyjską agresją. Tak powiedział po powrocie z Kijowa prezydent Andrzej Duda. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie z naszymi sąsiadami obejść ich Dzień Konstytucji. Ważne święto. Przypominam, że kilka lat temu, kiedy my mieliśmy 230. rocznicę Konstytucji 3 maja, obchodziliśmy ją jako ważne dla nas wydarzenie. Prezydent zaznaczył, że wizyta w Ukrainie to był także dzień bardzo ważnych rozmów politycznych prowadzonych w Kijowie na temat zbliżającego się szczytu NATO. Chodzi oczywiście o wsparcie dla Ukrainy i całą sytuację międzynarodową związaną z tą koszmarną wojną. Przekazał także, że rozmowy dotyczyły weekendowych wydarzeń w Rosji, gdzie miała miejsce próba przewrotu. Od soboty, mówi prezydent, w jakimś sensie można powiedzieć, dzieje się. Czyli bunt grupy Wagnera, który obserwowaliśmy i decyzji, które dzisiaj zapadają. Rozmawialiśmy o ocenie tych wydarzeń przez naszych ukraińskich sąsiadów, przez prezydenta Zełenskiego, premiera Litwy, przez innych ukraińskich, prezydenta Litwy, przepraszam, przez innych ukraińskich polityków. Duda stwierdził także, że w najbliższym czasie spotka się z prezydentem Litwy, z którym będzie prowadził ostatnie rozmowy dotyczące zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. No i stwierdził, że to są działania, które przez cały czas bez przerwy prowadzimy jako kraj, po to właśnie, aby jak najwięcej dla bezpieczeństwa Polski w tym zakresie zbudować. Działania mają także wzmocnić wschodnią flankę NATO, w szczególności w aspekcie ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Rosji. W ocenie prezydenta to są właśnie tematy, którymi NATO musi się na szczycie zająć. Dodał, że będzie mowa oczywiście o wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski i całej tej wschodniej części Europy oraz wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją, no, czyli właściwie niczego nowego po tym spotkaniu w Ukrainie się nie dowiedzieliśmy, bo to są tematy, o których już mówimy od bardzo, bardzo dawna. Jarosław Kaczyński, to już Państwu wspominałam, w związku z obecnością Wagnerowców na Białorusi zapowiedział wzmocnienie obrony polskiej granicy. Mówi o potencjalnie nowej sytuacji, o wojnie hybrydowej i wskazuje, że wzmocnienie granicy odnosi się zarówno do zwiększenia sił, które są tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają uchronić naszą granicę w razie, gdyby była ona atakowana. Będziemy przygotowani na odparcie ataków nawet tak groźnej, dobrze wyszkolonej i zdeterminowanej, a jednocześnie mającej tę cechę szczególnie głębokiej demoralizacji grupy wojskowej. Niestety nie dowiedzieliśmy się, na czym ma polegać to zwiększenie rodzaju przeszkód i umocnień, które mają uchronić naszą granicę. Czy to kolejny mur, czy druty kolczaste? Nie wiemy. Takich informacji także nie otrzymaliśmy. A teraz dwa słowa, drodzy Państwo, o
Funduszu Sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, że w ramach oczywiście działalności Zbigniewa Ziobry i Ministerstwa Sprawiedliwości stworzono taki fundusz, który miał być przeznaczony wyłącznie na pomoc pokrzywdzonym ofiarom przestępstw, ale także pomocy postpenitencjarnej. Dysponentem środków zgromadzonych w tym funduszu jest resort sprawiedliwości właśnie i przypomnę, co jest napisane na stronie rządowej. Na stronie rządowej czytamy, że zapewnia ten fundusz natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainę. No i się okazało, drodzy państwo, że dysponent funduszu, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, mógł po raz kolejny naruszyć pewne zasady związane z dysponowaniem tymi środkami, ponieważ okazuje się, że pan wiceminister sprawiedliwości Romanowski z dużą pompą przekazał sfinansowaną z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości starostwu powiatowym w Chrubieszowie, w kole gospodyń wiejskich, lodówkę. Lodówkę. I piknik zorganizował za pieniądze właśnie dla ofiar przestępstw w tej kwestii. O tej sprawie na pewno także będziemy mówić i o tę sprawę na pewno będziemy pytać, jak również o to, że premier Mateusz Morawiecki rządowym samolotem udał się na partyjną konwencję Prawa i Sprawiedliwości i musiał się wczoraj z tego tłumaczyć. A teraz jeszcze Zbigniew Ziobro, który szefa Europejskiej Partii Ludowej nazywa oficjalnie bezczelnym Szwabem. Takie słowa dokładnie padły z ust ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Bezczelny Szwab już się nie kryją, do tego potrzebny jest im Donald Tusk. Parcie na wschód, to po niemiecku z kolei napisał minister Ziobro na Twitterze. No i oczywiście zabrał głos w sprawie wypowiedzi niemieckiego polityka, przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Manfreda Webera, która padła w wywiadzie dla jednej z gazet. Tam Weber, przypomnę, stwierdził, że opowiada się za kursem, który wyklucza radykałów i w ten sposób budowana jest zapora ogniowa przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy. To były słowa Webera, zinterpretowane przez Prawo i Sprawiedliwość jako to, że Niemcy, jak rozumiem, ramię w ramię z Donaldem Tuskiem, chcą odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Do tego też na pewno będziemy się odnosić i do tego oczywiście, że pan minister konstytucyjnego polskiego rządu nazywa w przestrzeni publicznej partnera z Europy Szwabem. No i tyle, jeżeli chodzi o aktualności. Już za chwilę u państwa wiceminister finansów Artur Soboń. Zapraszam na to spotkanie. PiS wymyślił jedną rzecz, która moim zdaniem może być bardzo istotna, która się nazywa emerytury pomostowe. I w tej chwili moim zdaniem trwają po stronie pisowskiej bardzo szczegółowe badania socjologiczne, których celem jest ustalenie, danie której grupie zawodowej tych emerytur pomostowych mogłoby im pomóc wyborczo. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy taką potężną grupę zawodową, jaką są kolejarze. No i robi się badania wśród kolejarzy, ilu kolejarzy byłoby zainteresowanych emeryturami pomostowymi. No i domyślę, ilu byłoby skłonnych zagłosować, gdyby we wrześniu premier Morawiecki ogłosił bach, emerytury pomostowe dotyczą na przykład kolejarzy i na przykład pielęgniarek albo jeszcze kogoś innego. Proszę zwrócić uwagę, czym się różnią emerytury pomostowe od 800+. 800+ dostają rodzice wszystkich dzieci, tak, którzy spełniają kryteria. Natomiast tu mamy wyprofilowaną kiełbasę wyborczą, adresowaną do konkretnej grupy, którą ona jest oczywiście mniej liczna, ale za to jest szansa, że jak jej tą kiełbasę damy, specjalnie dla niej przygotowaną, to ona nas poprze. I moim zdaniem emerytury pomostowe są taką kolejną szansą na to wunderwaffe wyborcze. Ja nie wiem, czy to zadziała. Wiem tylko, że tak to zostało pomyślane. Co nawiasem mówiąc, dodatkowo nam zdemoluje budżet państwa w przyszłości, dlatego i ZUS-u, dlatego że to są naczynia połączone, dlatego że to jest w istocie rzeczy obniżanie, selektywne obniżanie wieku emerytalnego. Państwa gościem Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, to na sam początek chciałabym wytłumaczyć i zamknąć już ostatecznie temat
dwugłowego premiera albo dwóch premierów, nadpremiera lub też premiera. Wiele interpretacji pada po tym słynnym już zdjęciu opublikowanym przez urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc chciałabym, aby pan ostatecznie nam to wyjaśnił. Kto jest szefem rządu? Premier Rzeczpospolitej. A kto jest premierem Rzeczpospolitej? Mateusz Morawiecki. A dlaczego po jego prawicy, już nie pamiętam, prawicy, siedział Jarosław Kaczyński? Naprawdę chce pani mnie spytać, dlaczego pan premier Jarosław Kaczyński siedzi obok wicepremiera... Tak, dokładnie chcę pana o to spytać. Czy wicepremier Jarosław Kaczyński siedzi obok premiera Mateusza Morawieckiego? Naprawdę chce pani mnie o to spytać? Naprawdę chcę. Panowie bardzo często siedzą obok siebie, bardzo ściśle ze sobą współpracują. I chce mi pan powiedzieć, że wcześniej takie sytuacje się zdarzały, że panowie siedzieli obok siebie w tysiącach sytuacji. Mateusz Morawiecki siedział krzesło w krzesło. Chce mi pan powiedzieć, że obok siebie przy tym stole, przy którym odbywają się posiedzenia Rady Ministrów, kiedykolwiek, którykolwiek premier siedział z którymkolwiek wicepremierem ramię w ramię w takim układzie, że tak powiem, tak? No jeszcze raz powtórzę. Przypomina pan sobie takie sytuacje? Że panowie premierzy, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki w dziesiątkach sytuacji siedzieli obok siebie. Ale ja pytam o tę konkretną sytuację. Kiedykolwiek na posiedzeniach przypomina pan sobie, żeby Rady koło premiera siedział wicepremier? I na posiedzeniu Rady Ministrów siedzi obok siebie. Naprawdę ale czy niezwykłej pan sobie wagi wydarzenie. Bardzo, tak, bo to wiele nam mówi o tym, jak wygląda układ zarządzania państwem. Nie, więcej nam mówi, jak wygląda układ krzeseł na posiedzeniu Rady Ministrów. Nie, panie ministrze, zupełnie nie. To jest, ja rozumiem... W sumie się nie dziwię, bo pewnie gdybym była w pana sytuacji, to też bym tę sprawę próbowała bagatelizować, bo wyszło to bardzo niezręcznie, tylko już mówię, zamykając ten temat. Dlaczego wyszło pani zdaniem niezręcznie? Nie, to niech pani wytłumaczy mi, dlaczego ja mam panu to tłumaczyć? Znaczy, ja myślę, że pan przede wszystkim naszym widzom powinien wytłumaczyć, zielonego pojęcia, dlaczego pani zdaniem to wyszło niezręcznie, to po pierwsze. Po drugie, dlaczego uważa pani, że wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego w roli dzisiaj wicepremiera, jako lidera naszej formacji, jest jakimś dwugłowym rządem, kiedy no bo tak to wyglądało od na tym początku, od roku 2015 niezmiennie pan premier Jarosław Kaczyński jest liderem naszej formacji i jak pani doskonale również wie, ma w czasie naszych rządów najwięcej, jeśli chodzi o te kwestie polityczne. No właśnie, no to może powinien po prostu być premierem, a nie wicepremierem, panie ministrze. Pan wtedy nie byłoby takich pytań. Jarosław Kaczyński, panie redaktor, od początku lat 90. pełnił w życiu publicznym różne role. Był zarówno premierem, jak i wicepremierem. Był jednym z liderów opozycji, był sam liderem opozycji. Wie pani, od kogo to zależy? Jaką rolę pełni Jarosław Kaczyński? Od Jarosława Kaczyńskiego. Nie, od Polaków. Polacy w demokratycznych wyborach decydują, jaką rolę pełni Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński wskazywał kandydatów na prezydenta. Ale my to pamiętamy. Jarosław Kaczyński wskazywał to urzędujących prezydentów. Skoro Polacy Jarosław Kaczyński był, zawsze było tak, że lider był partii jest premierem. Premierem. Jarosław Kaczyński jako lider polityczny ma również prawo do wskazania premiera, który reprezentuje formację polityczną, która uzyskała... Uwaga, mandat demokratyczny ze strony Polaków. Bez wątpienia, i to dwukrotnie. Dwie kadencje z rzędu. Teraz będzie walczyć o trzecie. Tego nie musi pan mi przypominać, bo ja to doskonale pamiętam, panie ministrze. Tylko pojawia się pytanie, czy premier rządu, czyli pan premier Mateusz Morawiecki, podejmuje decyzję samodzielnie? Czy jest jedynie wykonawcą decyzji Jarosława Kaczyńskiego? I proszę się nie dziwić, że my te pytania zadajemy no także w imieniu wyborców. To jest rozsądne pytanie. Bardzo się cieszę. W przeciwieństwie do poprzednich. Panie ministrze, w ten sposób rozmawiać nie będziemy. Bardzo proszę. Jest pan tutaj o docenie rozsądności moich pytań. Nie, to mogę sobie jakoś oceniać, może pani się nie zgadzać. Natomiast na rozsądne pytanie... rozsądność odpowiedzi. Proszę bardzo. No to nie proszę wiem, bardzo. Jak to dla pana wyjdzie. Proszę Słucham. Bardzo. No, nie mam wątpliwości, że jak będą nierozsądne, pani redaktor zwróci mi na to uwagę. Bez wątpienia. Każdy ma swoją rolę. Każdy z nas, zarówno ci, którzy pełnią funkcję w rządzie, jak i ci, którzy pełnią swoje role w partii politycznej, jak i w sztabie wyborczym, mają swoje zadania. Inne są zadania lidera naszej formacji w rządzie, a inne premiera. Premier oczywiście kieruje całością prac Rady Ministrów, natomiast Jarosław Kaczyński jest koordynatorem tych prac na poziomie politycznym, czyli relacji zarówno
z Radą Ministrów, jak i z partią polityczną i sztabem wyborczym, bo taka koordynacja w czasie kampanii wyborczej jest czymś użytecznym i tylko pan premier Jarosław Kaczyński jest osobą, która dzisiaj ma w naszej formacji na tyle silny mandat także w całej Zjednoczonej Prawicy, aby być osobą, która pewne kwestie rozstrzyga i idziemy do przodu. I na tym jego rola polega. Nic w tym nie ma nadzwyczajnego. Musiał obejmować tekę wicepremiera, żeby koordynować pracę rządu, partii i sztabu. I pytanie, czy powinien pobierać pensję wicepremiera, jeżeli tak naprawdę pojawił się tam głównie po to, żeby koordynować sytuację związaną z kampanią wyborczą. Pan premier Jarosław Kaczyński jednocześnie uczestniczy w spotkaniach dotyczących i bezpieczeństwa, i spraw gospodarczych, i innych spraw dotyczących Rady Ministrów, bo żeby koordynować te kwestie, musi mieć tutaj komplet wiedzy i także współdecydować, bo jest dzisiaj wicepremierem, jednocześnie liderem, bo partii rozumiem, liderem naszej formacji. Ja myślę, pani redaktor, że ci wszyscy Polacy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, liczą się z tym, co więcej, nawet chcieliby, aby finalny głos w kwestiach politycznych, głosując na Prawo i Sprawiedliwość, należał do Jarosława Kaczyńskiego. No to wreszcie pan mi przyznał rację, dziękuję. Tyle minut Polacy, to musiało zająć. To no Polacy, właśnie, chcieliby, żeby Jarosław Kaczyński był właśnie wyborcy. I to Polacy dzisiaj oceniają, czy Jarosław Kaczyński podejmuje właściwe wybory polityczne, wskazując na przykład Mateusza Morawieckiego na premiera i samemu decydując się na objęcie tej czy innej funkcji państwowej. Niezmiennie Jarosław Kaczyński, pan premier Jarosław Kaczyński jest liderem naszej formacji. Jasne. Powtórzę pytanie. Czy to powinno być tak, że wicepremier, który tak naprawdę wszedł do rządu w tej chwili po to, żeby koordynować pracę w kampanii wyborczej, powinien pobierać pensję wicepremiera? Czy nie dało się tego zrobić po prostu bez sytuacji, w której tę tekę wicepremiera się obejmuje i dostanie za nią pieniądze? Zresztą Jarosław Kaczyński, nie wiem czy pan pamiętał, rok temu, kiedy odchodził z funkcji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, przyznał, że był tam rzadko, no i takie pobieranie pensji za tego typu pracę było trochę nie w porządku. Więc teraz jest w porządku? Pytam też pana jako ministra finansów, wiceministra finansów, który powinien gospodarnie dzielić nasze pieniądze. To samo pytanie zada pani każdemu parlamentarzyście. Ale mam teraz pana naprzeciwko. Każdemu parlamentarzyście, który pobiera za sam mandat uposażenie i za sam mandat. No za sam mandat, ale... No jak to nie? Każdy parlamentarzysta za sam mandat poselski pobiera uposażenie poselskie. Związane z relacjami między rządem, ma partią. Ma obowiązków więcej także w rządzie. W związku z tym taka jest zasada, że w momencie, w którym, tak żeby też wszyscy nasi widzowie wiedzieli, w momencie, w którym ja przestaję być wyłącznie posłem, a jednocześnie pełnię rolę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, nie pobieram wtedy uposażenia poselskiego, tylko pobieram wynagrodzenie z Rady Ministrów. No na tym to polega, że albo, albo. Panie ministrze, już kończąc naprawdę ten wątek, dlaczego pana zdaniem rzecz jasna Jarosław Kaczyński nazwał tę kwestię siedzenia obok siebie z premierem sprawą dyskretną? Bo tak to wczoraj ujął podczas spotkania z dziennikarzami. Ja szczerze powiedziawszy nie słyszałem tej wypowiedzi. No to ja właśnie panu ją cytuję. Też nie do końca rozumiem, uczciwie powiem. Rozumiem. Natomiast jest to na pewno kwestia wyłącznie sposobu prowadzenia obrad Rady Ministrów. Naprawdę to, że Jarosław Kaczyński jest osobą najważniejszą w naszej formacji, jest jej liderem, o tym nie decyduje krzesło na Radzie Ministrów. No naprawdę trzymajmy się ziemi. Ja wiem, że to dzisiaj szukanie zastępczych tematów w naszym interesie raczej. Zawsze. Nie wiem, czy w naszym interesie jest szukanie zastępczych tematów, bo ja bym chciał przejść do rzeczy, a przez naprawdę już długi czas rozmawiamy o tym. To temat zastępczy, dlatego poświęcam mu tyle czasu. Ja stosunkowo rzadko teraz nie uczestniczę w posiedzeniach Rady Ministrów. Dobrze, jakoś tak się składa w zastępstwie. Ja też na przykład nie wiem, dlaczego ja siedzę koło Ministerstwa Zdrowia. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. No, tak ktoś nas posadził po prostu. No, niedofinansowana jest Polska Służba Zdrowia cały czas, może dlatego. Panie ministrze, jak pan się poczuł, tak z ręką na sercu, kiedy dowiedział się pan, że Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz po 1989 roku wystawiła negatywną opinię o wykonaniu budżetu? Opinie jest pozytywna tylko z uwagami. Natomiast ta uwaga
coś nie, odwrotnego. Proszę zapoznać się z opinią Najwyższej Izby Kontroli. Dotyczy nie tyle samego budżetu, co wydatków w funduszu przede wszystkim covidowym, czyli wydatków, na które pozwoliła Komisja Europejska w związku z sytuacją związaną i z covidem, później z kryzysem energetycznym, wreszcie z wojną. Oświadczenie na stronie Najwyższej Izby Kontroli mówi o negatywnym ocenie budżetu. To tylko uzupełnię. Pani redaktor. Bardzo proszę. To proszę jeszcze raz, zachęcam się szczegółowo z tym zapoznać. Ale natomiast, ja tylko mówię o tym, co jest na stronie NIK-u, panie ministrze, nie o pańską interpretacji. Nie, to ja też nie mówię o interpretacji. Mm-hmm. Natomiast to, gdzie NIK próbuje liczyć koszty na swój sposób, to znaczy wprowadza pewne założenia, które mają pokazać, że nie było to rozwiązanie optymalne. One są abstrakcyjne i no, zakładają pewną tezę, którą NIK stara się tutaj udowodnić. My się z tym nie zgadzamy. To znaczy ta klauzula, którą wprowadziła Komisja Europejska, General Escape, klauzula, która pozwalała wszystkim państwom Unii Europejskiej, także samej Komisji Europejskiej, ale to nie jest tylko kwestia na COVID-u, tworzenie funduszy, które pozwalają elastycznie reagować na sytuację zewnętrzną. Ja bym wolał naprawdę, pani redaktor, żyć w spokojnych czasach, żeby nie trzeba było tworzyć tego typu narzędzi, które stworzyliśmy. Ale dzięki tym narzędziom utrzymaliśmy płynność i zatrudnienie w firmach, utrzymaliśmy sytuację rozwoju gospodarczego przy kryzysie energetycznym i poważnym zagrożeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki, bo Moskwa zakręciła kurek z gazem, bo mieliśmy embargo na inne produkty, które służyły czy do produkcji. A to wszystko pamiętamy, panie ministrze, ciepła, te od 300 do 400 do, miliardów złotych poza kontrolą tankowania naszych samochodów w budżecie. To nie jest tylko kwestia funduszu covidowego. Dlaczego to, na co poszły te pieniądze? No to jest to, na co poszły te pieniądze. No to ja pytam o te 300-400 miliardów złotych, które są poza kontrolą parlamentarną w tej chwili. I właściwie nie wiadomo, co się z tym pieniędzmi dzieje. Nikt nie ma polega, nad nią kontroli, oprócz państwa. Na czym polega Komisja Europejska i Unia Europejska, jeśli chodzi o te kwestie, czyli kwestie reguły finansów. Ale panie ministrze, czy może mi pan odpowiedzieć na pytanie o 300-400 miliardów odpowiadam, poza kontrolą to parlamentarną? Odpowiadam. Bo to nie jest tylko kwestia COVID-u. Chcę, o czym decydowała Komisja Europejska? Chcę odpowiedzieć. Proszę. Otóż w związku z tym, że państwa prowadzą własne zasady księgowania budżetu państwa. Francja, Niemcy, Polska, wszystkie państwa Unii Europejskiej. I po to, aby porównywać jabłka do jabłek, aby porównywać wszystkie wydatki całego sektora, to się w Unii Europejskiej nazywa GG, czyli sektor całości wydatków publicznych. Wszyscy raportujemy co do złotówki tak samo, żeby było transparentnie i wydatki budżetowe, i wydatki w funduszach, i wydatki samorządowe. I Polska robi to dokładnie tak samo, jak wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. No, ale te rachunki są zupełnie inne, bo inny... Przecież to... Panie ministrze, znaczy ja mam wracać do tego, o czym rozmawialiśmy w cały ubiegły tydzień, że są relacje z budżetu na potrzeby unijne i na potrzeby wewnętrzne zupełnie inne. No, przecież ja pana pytam o 300-400 miliardów złotych poza kontrolą parlamentarną. Trochę mi się pani zacięła, pani redaktor, ale... Panie ministrze, ale nie jeszcze bardzo, raz, znaczy ja rozumiem, że powtarza pan próbuje to samo, znaleźć na mnie próbuje, sposób. Próbuje pan udowodnić, że jestem idiotką, a ja nią próbuję, nie jestem, nie, panie ministrze. Próbuję powiedzieć, że się pani zacięła i powtarza pani... Proszę rozmawiać w normalny sposób, ja, okej? Okay? Ja będę się zacinać i powtarzać, dopóki pan nie odpowie na moje pytanie. I możemy tak się do jutra, dobrze, dopóki to pan całość tego, nie tego długu, o którym pani mówi, czyli to wszystko i te 300-400 miliardów, o których pani mówi, w sumie dzisiaj wynosi w relacji do PKB niespełna 50%. Mhm. Średnia w Unii Europejskiej to jest 84%, średnia w strefie euro 91% w relacji do PKB. I oczywiście możemy mówić, że my jako rząd prowadzimy tutaj jakąś przesadnie rozrzutną politykę fiskalną, uciekając z budżetu w inne strumienie finansowania wydatków publicznych po to, aby ukrywać całość długu publicznego. Tylko ja pani pokazuję na konkretnych liczbach, że tak nie jest, bo gdyby tak było, nie bylibyśmy, że nie ma tych 400 miliardów członkiem, poza kontrolą parlamentarną? Nie bylibyśmy członkiem Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej wszyscy raportujemy dokładnie tak samo i te środki są traktowane jako środki publiczne i są w pełni pod kontrolą. Czyli Najwyższa Izba Kontroli kłamie. Publicznie. Tak? Nie. No bo oni tutaj tak wyraźnie piszą, tak, że ponad 300 miliardów złotych na rozmaite fundusze celowe jest wydatkowane przez rząd, ale jest
poza kontrolą parlamentu. Poza kontrolą Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, bo nie przechodzi przez budżet. No natomiast nie jest poza kontrolą środków publicznych, bo Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała również i te środki, więc te środki podlegają raportowaniu dokładnie w takim samym sposób, jak w innych państwach europejskich. Są bardziej elastyczne, zgoda, niż środki budżetowe, ale nie bez przyczyny. Przyczyną uruchomienia na tak dużą skalę środków, które uruchomiliśmy, są sytuacje zewnętrzne i my uważamy, że te środki skutecznie służyły polskiej gospodarce. Panie ministrze, mówił pan 20 czerwca, że poprzednia ekipa, czyli rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie potrafiła zarządzać, tutaj jest dokładny cytat, ani polskimi finansami publicznymi, ani polską gospodarką, nie doprowadziła do ruiny polskich finansów tylko dlatego, że albo wyprowadziła OFE, albo ratowała się miliardami złotych każdego roku ze sprzedaży, z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. I później powiedział pan tak, myśmy ani złotówki ze sprzedaży naszych akcji ze spółek Skarbu Państwa nie wzięli sobie do budżetu przez wszystkie lata naszych rządów. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli podała wyliczenia, że w latach 2020-2022 do budżetu państwa trafiło prawie 2 miliardy złotych przychodów z prywatyzacji. To kłamie pan czy kłamie NIK? Czy pan się po prostu pomylił lub nie miał świadomości, że te 2 miliardy do budżetu weszły ze sprzedaży? Niech, a może pani redaktor powiedzieć, ile każdego roku nasi panie poprzednicy... Panie, przepraszam, nie odpowiadać pytaniem na pytanie. Ja pana pytam, czy nie, ale pan się pomylił pani, dobrze, to niech pani czerwca, takie, czy nikt się to, pomylił nie, dobrze, w tym raporcie? Dobrze, to jeśli będziemy w ten sposób rozmawiali, to proszę przeczytać dokładnie, skąd są te pieniądze, które nikt policzył. Czy ze sprzedaży przez nas akcji spółek Skarbu Państwa i prywatyzacji tych spółek? Przychodów z prywatyzacji spółek. Proszę przeczytać dokładnie. Panie ministrze, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Panie ministrze, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, bo wytłumaczę widzom. Wytłumaczę widzom. Bardzo proszę. Nie sprzedawaliśmy, nie prywatyzowaliśmy i nie zabieraliśmy sobie pieniędzy po kilkadziesiąt miliardów czasem każdego roku za czasów naszych poprzedników ze sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa. Tak, panie redaktor. Taka jest różnica. Co więcej, jeśli pani patrzy na ten dług, o którym pani mówi, czyli wszystko, i samorządy, które, nawiasem mówiąc, w tym roku, w poprzednim roku miały rekordowe inwestycje, w tym roku będą miały jeszcze większe, 115 miliardów złotych. Pomimo rekordowych inwestycji samorządowych, my mamy niższy dług w relacji do PKB niż w 2015 roku, pomimo tych trudnych czasów, pomimo braku tego właśnie, że zabieraliśmy sobie OFE, pomimo braku prywatyzacji. Bardzo proszę. Obniżyliśmy za rok 2020 mamy niemal miliard złotych, według NIK, pan prosił mnie, żebym przeczytała, no więc proszę bardzo. Proszę bardzo. Ponad 50% akcji Energii S.A., a więc spółki Skarbu Państwa na rzecz PKN Orlen. Tutaj cytuję raportniku. Przychody z tytułu tej transakcji nie były zaplanowane na rok 2020 i ta kwota pochodziła głównie ze zdobycia 51,5% akcji Energii S.A. Chodzi o kwotę miliarda ponad złotych, a później prywatyzacja w wysokości nie jest pełna 3 miliardów. Prywatyzacja pani mówi, tak? No to ja oczywiście cenię sobie znaczy, to. Ja mówię, tylko czytam nie, nikt nie powiedział, że to jest prywatyzacja, tylko że jest to wpływ, wpływ z akcji, które kupiła jedna państwowa firma od Skarbu Państwa, łącząc się z inną państwową firmą, pani redaktor. Tak, Energa, Orlen, PGNiG, Lotos to dzisiaj jeden gigantyczny, całkowicie pod kontrolą państwa koncern multienergetyczny. Tak, monopol można powiedzieć właściwie. Nie, monopol nie, ale bardzo duży gracz. Panie ministrze, czy my już w końcu złożyliśmy jako kraj wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału, z tego co wiem. Ale przecież państwo nie biorą pod uwagę rozstrzygnięć 27 czerwca. Nie zgadzają się z nimi, to po co czekacie? A dlaczego pani uważa, że się nie zgadzamy z rozstrzygnięciem? No bo tak mówicie zawsze. Nie płacimy kar zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwo poddają w wątpliwość... Znaczy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówimy o Trybunale Konstytucyjnym teraz. Nie, ja teraz mówię, aha, o Trybunale Konstytucyjnym tak, pan tu czekamy na rozstrzygnięcie. Aha, to chyba poczekamy, bo Trybunał nie działa. Nie wiem, no zobaczymy. 27 czerwca jest termin. Ale on będzie przesunięty po raz kolejny, panie ministrze. Ja się w ogóle szczerze dziwię, że w tej sytuacji pana stać na uśmiech. No, co mam jakby co panu zostało, tak? No, powiedzieć. No, dobrze, no nie biorę, rozumiem. Biorę ten scenariusz, o którym mówi pani redaktor, poważnie pod uwagę, że on może rzeczywiście tylko ten termin tego wniosku, złożenie tego wniosku, termin złożenia wniosku był przekładany kilkakrotnie już. Dlatego uważam, że pani intuicja nie jest całkiem bezpodstawna. Cieszę się, ale to czy możemy się dowiedzieć jako obywatele, czy państwo w ogóle spróbują uzyskać te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? Wie pani, że
próbowaliśmy... Nie, bo wniosek nie został złożony, panie ministrze. Ale próbowaliśmy projektem poselskim usprawnić pracę Trybunału. Ale co szkodzi złożyć wniosek i jednocześnie tyle, czekać na orzeczenie Trybunału? No nie, no bo jest na to procedura. Wniosek musi być przez Komisję Europejską rozpatrywany w oparciu o te warunki, no, które żeśmy z Komisją Europejską uzgodnili. No, byłoby niepoważne po prostu składanie. Czyli właściwie, upraszczając, my pieniędzy z KPO nie mamy przez Trybunał Konstytucyjny. Nie. Albo opieszałość prac Trybunału. Nie. Tak to bym nie powiedział. No to... Powiedziałbym troszkę inaczej, panie redaktor. Tak, oczywiście wina Komisji Europejskiej i Brukseli na pewno. Nie, ja aż tak tutaj seriożny nie jestem. Nie jest pan tak? Nie, tylko nie rusycyzmy, proszę. Nie, to już tak, nie modne jest. W takim razie stanowczy, aby tak łatwo wskazywać palcem. Ja bym powiedział inaczej. Powiedziałbym, że te pieniądze będą. Natomiast dzisiaj one zostały przez nas uruchomione i to jest fakt. Przez prefinansowanie ze środków PFR-u, więc projekty, które są w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy, są realizowane, nie tracimy czasu. Pytam o wniosek. Trybunał Konstytucyjny trochę nam to przedłuża. No właśnie, dobrze, ale to może trzeba jakoś wpłynąć na ten Trybunał, no. No to już mówiłem, że próbowaliśmy A przez kto się tym zajmuje? Projekt poselski usprawnić pracę Trybunału. No ja naprawdę bym chciał, żeby to było już zakończone. No i tyle mogę powiedzieć. No nie chcę tutaj jakoś specjalnie się nad tym pastwić, bo te środki są Polsce potrzebne, to są środki inwestycyjne, to są środki przy tym wzroście gospodarczym, który jest tam rzędu 1% w tym roku, bo mamy spowolnienie gospodarcze, byłyby środkami, które by na pewno przyczyniły się do tego, aby dać impuls gospodarce, która skądinąd w tym roku ma się całkiem nieźle, bo chcę powiedzieć, pani redaktor, że już dzisiaj mamy potężną... No, założenie potężną, budżetu po realizacji. Dla samorządów lepsze, no bo 13 miliardów na inwestycje. Nie mówię o samorządach, mówię ogólnie o lekko gratuluję. Większy deficyt, ale coś za coś. Natomiast, ale tak, żeby było jasne, mamy dodatni bilans handlu zagraniczny, mamy silniejszego złotego, mamy dobrą sytuację na rynku pracy, mamy 117 miliardów złotych poduszki dzisiaj w budżecie płynnościowej na kontach, mamy spadającą inflację. Naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której ta gospodarka w przyszłym roku będzie gospodarką, która już wróci do swojej ścieżki wzrostu, którą znamy z poprzednich lat, i środki na inwestycje by się ku temu bardzo, bardzo przydały. Panie ministrze, a dlaczego było tak, że jak Donald Tusk zaproponował 800+ od 1 czerwca, to państwo mówili, że nie wolno nowelizować budżetu, a potem jak zmieniali swoje założenia, to już można było nowelizować budżet. Ponieważ Donald Tusk jest niepoważny, nie traktujemy jego słów poważnie nigdy. No nie, ale państwo to tłumaczyli tym, że po prostu teraz w roku normalnym, tak jak trwającym, nie wolno, nie można znowelizować budżetu. Nie dlatego, że te propozycje są głupie, nie głupie, że Tusk jest poważny czy nie, tylko tłumaczyli państwo z powodów proceduralnych. Nie można znowelizować budżetu, po czym kilka tygodni później państwo to zrobili. No ale ja, jeśli pani redaktor znajdzie moją wypowiedź tego typu, to oczywiście się do niej odniosę, ale takiej nie ma. Znaczy ja uważam, że ta propozycja była niepoważna. Z jakiego powodu? Obozu rządzącego, ale ja nie o to pytam. Ja pytam tylko, dlaczego można było znowelizować po tym, jak się wcześniej mówiło, że nie można tego zrobić. To teraz o to pana pytam. Dobrze, to jest esencja mojego pytania. Esencja esencją, ale muszę powiedzieć, dlaczego ta propozycja jest niepoważna. Nie, proszę się, panie ministrze, odnieść do esencji. Nie pytam o poważność lub powagę lub nie. To jest pytam esencja, o esencję. Bo nie. Gdyby nie. Rządziła esencją dzisiaj, jest, dlaczego raz można budżet nowelizować, a raz go nie można Panie redaktor, gdyby dzisiaj rządziła Platforma Obywatelska, tak jak rządziła do roku 2015 roku, nie rozmawialibyśmy o żadnym 800+, czyli Panie o 300 zł więcej. Obawiam się, że już mogliście dla... tak szybko wypłacać 500+, bo Platforma zostawiła trochę kasy po to zaraz rządach. Pani na to odpowiem. 6 milionów, że ponad 6 milionów dzieci, bo nie byłoby żadnego, jeszcze raz powtórzę, żadnego programu 500+. Dlaczego? Dlatego, że spójrzmy tylko na dwie liczby budżetowe. Tylko dwie liczby, pani redaktor. Jedna to jest różnica dochodów w VAT-ie, czyli różnica pomiędzy luką VAT-owską z roku 2015, a z roku 2022. To w budżecie 23 oznaczałoby 50 miliardów złotych więcej. I jeszcze na CIT, czyli to, co płacą duże firmy, przez 8 lat Platformy. Bo ja bardzo pobłażliwie pana dzisiaj traktuję. O 800 naprawdę. Milionów, a za naszych Dobrze. Czasów o 63. To wracam do 60 mojego... miliardów panie ministrze. Mniej. W sumie ponad 100 we mniej. Panie ministrze. Ponad 100 we mniej, bardzo a jeszcze proszę pan postawić kropkę. Mówi, panie ministrze. 60 tysięcy złotych bardzo proszę. 45 panie miliardów powtórzę znowu pytanie. Mniej w budżecie Dlaczego państwo mówili, program na panie ministrze, proszę pana, no naprawdę, znaczy mnie się nie da zagadać, bo no ja i tak to, wrócę do tego pytania. Dobrze, mam pamięć jak słoń. Tylko panie ministrze, poważnie w takiej dlaczego sytuacji?
mówiliście państwo, że nie da się znowelizować budżetu, po czym kilka tygodni go znowelizowaliście. Tego dotyczyło moje pytanie. No dobrze, to ja stawiam kropkę, żeby już sztucznie tego nie przedłużać, co pani nazywa zagadywaniem. Mhm. No ja udowodniłem, dlaczego nie traktuję tej propozycji poważnie. A dlaczego? Teraz wytłumaczę, dlaczego warto było nowelizować budżet w trakcie... Nie dlaczego warto. Ja pytam, dlaczego raz mówiliście, że nie wolno, a potem się okazało, że wolno. Ja o to pana pytam. Ja uważam, że jednak warto. Ja uważam, że trzeba odpowiedzieć już teraz na moje pytanie, Uruchomiliśmy środki dla samorządów, uruchomiliśmy dodatkowe środki dla pracowników administracji. Dzięki temu będą środki na przykład dla nauczycieli. No tylko wielu stwierdził, jakiś dodatek. Ja myślę, że nauczyciele jednak liczą na podwyżkę po prostu, Miliard złotych, nie byle co. Niespełna 1000 złotych na rękę raz w roku z okazji rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dobrze. Panie ministrze, jeszcze jeżeli chodzi o gospodarność, to chciałam pana zapytać o Fundusz Sprawiedliwości, bo nie wiem, czy pan słyszał, nie będę przecież panu powtarzać, do czego służyć Fundusz Sprawiedliwości, miał pan się już uśmiecha. No strasznie panu współczuję, bo tłumaczenie się z takich spraw to jest koszmarna kwestia. Dlaczego ja miałbym się z tego tłumaczyć? Pan minister, bo to jest przecież jest jeden obóz rządzący. A, okay. Pan no to jest będę się w takim razie tłumaczył. Gospodarny to pan będę powinien się tłumaczył. Być. No tak nie, ja jestem gospodarny. Żeby pieniądze naszych podatków szły zgodnie z prawem i założeniami. Tak się dzieje. Tymczasem w Chrubieszowie pan wiceminister Romanowski przekazuje, organizuje piknik i przekazuje lodówkę kołom gospodyń wiejskich w ramach Funduszu Sprawiedliwości. To jest jakaś paranoja, panie ministrze. Jak można dopuszczać do takich sytuacji? Ta lodówka czy... No, ta lodówka... Czy Fundusz Sprawiedliwości? Piknik, nie. Gdyby Fundusz Sprawiedliwości działał zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to to był super pomysł, tylko nie działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem i te pieniądze są wydawane na jakieś kuriozalne historie. Nie, no moim zdaniem, że ja oczywiście zupełnie szczerze i też nie żebym uciekał tym razem od odpowiedzi na pytanie. Ja nie znam dokładnie wszystkich pozycji, na które wydawany jest Fundusz. A ja nie mówię o wszystkich, mówię o Chrubieszowie. Sprawiedliwości. I zakładam, że tych potrzeb, które są realizowane przez fundusz jest dużo i one służą rzeczywiście tym celom, dla których fundusz został powołany. Nie wiem w jakim projekcie, po co i w jakim kontekście znalazła się tam również ta rzeczona przez panią redaktor lodówka. Ja pani powiem nowoczesną, tak. Dwuskrzydłową ja pani w dodatku. Powiem tak. Abstrahując od tego, że po prostu nie mam tutaj wiedzy na temat lodówki, ale każde wsparcie, czy dla strażaków ochotników, czy dla kół gospodyń wiejskich, proszę, to nie są zmarnowane, prawą ręką przez lewe ucho, nie są zmarnowane pieniądze. Ale wie pan co, znaczy, dla mnie nie są. Wydaje mi się, że jako urzędnik państwowy pan serio powinien traktować obywateli. I jeżeli mamy Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest resort, dla mnie nie są. I miał zapewniać natychmiastową i bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. To chce mi pan powiedzieć, że przekazanie nowoczesnej dwuskrzydłowej lodówki i zorganizowanie pikników w Chrubieszowie dla koła gospodyń wiejskich jest okej? Okay? Będzie pan bronił tego naprawdę? Jeszcze raz powtórzę. Proszę nie powtarzać, proszę mi odpowiedzieć. Wsparcie, także to, które uruchomiliśmy, czy dla strażaków, czy dla kół gospodyń wiejskich. Ale oni, ja nie mówię, że nie potrzebują. Koła gospodyń wiejskich są super i uważam, że są organizują bardzo lokalną społeczność. Tylko ja pytam o to, mam powtórzyć, warto, panie ministrze, czy warto uważa pan, że zakup dwuskrzydłowej, nowoczesnej lodówki powinien iść z Funduszu Sprawiedliwości, no, ale przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw? Na to pytanie już grzecznie pani nie odpowiedziała, mówiąc, że nie mam tu wiedzy. W jakim projekcie ta konkretnie przez panią opisywana to wyposażenie, tak to nazwijmy, zostało uwzględnione w funduszu. Nie mam tu po prostu wiedzy. Natomiast co do zasady, wsparcie kół gospodyń wiejskich nie, naprawdę nie warto. Nie traktuje pan poważnie ani mnie, ani widzów tego programu. Nie, traktuje nie, poważnie. No serio, warto bo wspierać pan koła nie gospodyń wiejskich. Ale ja nie o to pytam. Ja pytam o to, czy powinno być to finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. A pan mówi mi, że pan nie ma wiedzy. Tu się zasłaniam, nie wiedzą. Ale to nie jest uczciwe, bo pan wie o tym, że, taki, że taka nie sytuacja miała naprawdę miejsce. Nie mam tutaj wiedzy na temat tego, jak konkretnie wygląda rozliczenie tego projektu. Naprawdę. Panie ministrze, dobrze, to na koniec pana zapytam. To jest naprawdę szczegółowa kwestia, mam prawo tego nie wiedzieć. Panie ministrze, zapytam pana jeszcze o ewentualną koalicję z Konfederacją po wyborach, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie taki języczek uwagi, że to będzie trzecia siła, która będzie decydowała o tym, kto będzie rządził. Jarosław Kaczyński uniknął wczoraj odpowiedzi na pytanie. Stwierdził, że plan jest taki, powtórzył to dzisiaj rzecznik rządu, żeby oczywiście samodzielną większość wygrać, więc proszę już tego nie mówić, bo wiem, że ale tego by pan zaczął. Dobra. Ale gdyby się nie udało, to pan jako osoba zajmująca się polskimi finansami wyobraża sobie w ogóle koalicję z Konfederacją przy tych propozycjach, które oni rzucają na prawo i lewo? O ZUS-ie, mówię, podatkach, bonie zdrowotnym pani i tak dalej. Redaktor, ja już mam tyle lat.
i tyle lat zajmuję się polityką, że wszystko pan sobie jest w stanie wyobrazić? Że naprawdę dużo jestem w stanie sobie wyobrazić. Łącznie może nie wszystko, ale bardzo dużo jestem w stanie sobie wyobrazić polityką. Zero święca środki, ale naprawdę pan uważa, że to było do realizacji? To ja jeszcze raz, ZUS-u, jeszcze raz, i tak dalej? No nie, ale jeśli chodzi o likwidację ZUS-u, już nie chcę tutaj stawać w obronie kolegów z Konfederacji, ale zdaje się, że oni sami mówili to, że to jest ja żart. Właśnie sami trochę nie wiedzą. Ale no to ja panu Mencenowi to policzyłem. To wszystko, o czym on mówi żartem, kosztowałoby w budżecie państwa, pani redaktor, 800 miliardów złotych, więc to jest nawet większe spustoszenie i większe hula i dusza piekła nie ma niż pan Tusk. Ale bardzo się cieszę, że pan przyznał, że jest pani z panem sobie w stanie wyobrazić. Jestem jedna w stanie konkretna odpowiedź na koniec. Sobie wyobrazić wiele rzeczy w polityce. Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za wizytę u nas w studiu, a u państwa już za chwilę po raz pierwszy w Ekspresie. Pan profesor Andrzej Rychard, zapraszam. Czy to pan zażądał miejsca u szczytu rządowego stołu? Czy to pani redaktor, ale my jesteśmy na poważnej konferencji prasowej. To jest poważne też pytanie. To jest poważne pytanie? Tak, bo to było ważne wydarzenie. Czyli jeszcze raz powtórzmy, redakcja TVN uważa, że najpoważniejszą kwestią w kraju w tej chwili jest takie pytanie, tak? Chcę się upewnić. Jest to jednak ważna kwestia, więc prosiłabym, żeby pan prezes na to pytanie odpowiedział. Ale ja nie bardzo zrozumiałem w ogóle tego pytania. Może pani łaskawie będzie wyraźniej mówiła. W kontekście rządowego, szczytu rządowego. Czy to pan zażądał miejsca u stołu, czy to Mateusz Morawiecki o to poprosił? Panie redaktor, no moje stosunki z Mateuszem Morawieckim, panem premierem Mateuszem Morawieckim są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą, ale traktujemy to jako sprawy dyskretne. Jarosław Kaczyński jest premierem w rządzie Morawieckiego. Że Mateusz Morawiecki jest na tyle słaby, że nie jest w stanie kierować rządem samodzielnie i dlatego w sukurs przychodzi mu Jarosław Kaczyński, który po pierwsze, żeby rozpocząć kampanię wyborczą, to musi najpierw zrobić porządek wewnątrz własnego obozu. Pani redaktor we wstępnym komentarzu zwróciła uwagę, że wystarczyło to zdjęcie, czy to przyjście Jarosława Kaczyńskiego, a wielki nieobecny od wielu miesięcy na rządzie Zbigniew Ziobro natychmiast się pojawił. Czyli autorytetem dla Zbigniewa Ziobry nie jest premier Morawiecki, bo gdyby był, to by z szacunku chociażby do jakim premiera... Jakim autorytetem? Że on go zdrajcą stanu nazywa. No tak, więc... tylko pani redaktor, dobrze pani wie i my wszyscy wiemy, że premier w ustroju Polski, jeśli chodzi o prerogatywy konstytucyjne, to jest tą osobą, która rządzi krajem. Premier w Polsce rządzi krajem, tak jest ustawione to w konstytucji i przepisach. Tymczasem wiemy, że premier Morawiecki nie był nawet w stanie rządzić częścią swojego rządu. Po raz... Nie, to jest Piotr Zgorzelski. Czy ja się... O, pokażę się państwu, cudownie. Po raz pierwszy w studiu Ekspresu profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, dzień dobry i bardzo dzień dziękuję. Dobry, witam. Za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło. Teraz zaczniemy od tematu, który według polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak i siedzącego tutaj przed chwilą pana ministra Sobonia, jest tematem zastępczym, idiotycznym, infantylnym, czyli to, że my próbujemy się dowiedzieć, na jakiej zasadzie taki układ, a nie inny ustawień krzeseł był podczas posiedzenia rządu. No właśnie, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, bo w istocie tego to pytanie dotyczy. No wie pani, to by mogło być rzeczywiście tematem zastępczym, ale to, że to nie jest tematem zastępczym, to pokazuje coś głębszego w polskiej polityce. Bo w co my się zaczynamy bawić, dociekając, dlaczego jeden siedzi tak i drugi siedzi tak? My się zaczynamy bawić w kryminologię, czyli w ocenianie ważności poszczególnych osób na podstawie tego, gdzie stoją na Trybunie Honorowej na Placu Czerwonym w czasach sowieckich. A to się robiło wtedy i cała kryminologia w tym wymiarze powstała dlatego, ponieważ brak było informacji, na podstawie których można było wnioskować o układzie sił w inny sposób. Więc wnioskowano z ustawienia na trybunie. No więc jeżeli my zaczynamy wnioskować z ustawienia krzeseł, to znaczy, że nasza polityka jest nietransparentna. To znaczy, że my nie mamy innych źródeł, żeby się dowiedzieć. To znaczy, że coś jest ukrywane. W tym przypadku zapewne jednak jest jakoś ukrywana rzeczywista rola w rządzie, nie w partii, a w rządzie, pana wicepremiera Kaczyńskiego. No i jeżeli on jest tak blisko pana premiera Morawieckiego, że nie wiadomo, który siedzi po której stronie którego, prawda? No to wtedy powstaje możliwość wnioskowania, a być może on jest tu premierem, a pan Morawiecki jest wicepremierem, co świadczy o tym, że ta struktura władzy nie jest do końca czysta i
Trzeba badać ją poprzez to, kto, gdzie, koło kogo stoi na Trybunie Honorowej na Placu Czerwonym. Obawiam się, że te analizy niestety niewiele nam przyniosą tak naprawdę, bo no, sytuacja jest jaka jest, koniec, kropka, postanowiłem, tak będzie. Tak wygląda sytuacja w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, tylko teraz można jeszcze postawić pytanie, czy pomoże to Prawu i Sprawiedliwości w czymkolwiek, bo znowu wspominany przed chwilą pan minister Soboń powiedział, że Jarosław Kaczyński koordynuje działania rządu, partii i sztabu. Machina PiSu ewidentnie się zacięła. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tym, czy nie, przez te ostatnie tygodnie kampanii. Więc pytanie, czy ten comeback Jarosława Kaczyńskiego w czymkolwiek pomoże? Nawet gorzej niż zacięła się, ponieważ zacięła się sugeruje, że ona była jakaś rozpędzona i stanęła. Nie, ona w ogóle nie wystartowała tak naprawdę na dobre. Ona się zacięła, nim ruszyła. Teraz czy to pomoże? Śmiem wątpić. Oczywiste porównania nasuwają się do pierwszego wicepremierostwa Jarosława Kaczyńskiego. Ono było w o wiele jaśniejszej, prostszej sytuacji. Były napięcia między ministrem Ziobrą a premierem Morawieckim i mający zajmować się sprawami bezpieczeństwa pan wicepremier Kaczyński w moim przekonaniu miał się zajmować głównie bezpieczeństwem w relacjach między Ziobrą a Morawieckim. Niespecjalnie to zadziałało, ale i poziom napięć był wtedy mniejszy i poziom niebezpieczeństwa międzynarodowego był wtedy radykalnie jednak mniejszy. Jeżeli to nie zadziałało, a i siły pana wicepremiera obecnego były chyba większe, więc jeśli to nie zadziałało wtedy, to ja niespecjalnie widzę powody, dla których to może zadziałać teraz. Chyba, że nadzwyczajna sytuacja konieczności mobilizacyjnej w związku z kampanią pokazuje, no, że jednak to jest ostatnia deska ratunku, choć tak naprawdę przedostatnia, bo najostatniejszą, jeśli tak można powiedzieć, deską ratunku to byłoby coś, co jest mało prawdopodobne, aczkolwiek niewykluczone, czyli to, że Jarosław Kaczyński zostaje po prostu premierem. No to się chyba nie wydarzy. Nie mówmy, że co się nie wydarzy, to się wydarzy, bo się bardzo wiele rzeczy, które się miało nie wydarzyć, wydarzyło na świecie i w Polsce też. W każdym razie ja wątpię, żeby to było skuteczne. To doprowadzi do, no może jakiejś częściowej mobilizacji, ale przede wszystkim wprowadzi dodatkowe zamieszanie w tej nietransparentnej strukturze władzy, kiedy nie bardzo do końca już będziemy wiedzieli, co jest partii, co jest rządu, co jest kampanii, kto lata jakim samolotem, w jakiej roli i tak dalej. Wszystko to ulegnie zamazaniu dodatkowemu. Mm-hmm. No dobrze, to teraz idziemy jeszcze dalej, panie profesorze, bo wiemy, że no, Prawo i Sprawiedliwość musi postawić na jakieś nowe otwarcie. No bo nie zadziałały te wszystkie do tej pory super chwytające za serca i umysły polskie społeczeństwo rzeczy. Czyli nie zadziałało 800+, czyli nie zadziałała kwestia tak zwanej ruskiej komisji, komisji weryfikacyjnej, Lex Tusk, zwał jak zwał. No wcześniej było jeszcze kilka innych pomysłów, więc rozumiem, że zostały dwie możliwości, czyli szczucie. Szczucie na migrantów albo, jeżeli to nie zadziała, to jeszcze nam została grupa LGBTQ+. Po co PiS pewnie też sięgnie, jeżeli będzie taka potrzeba. Czy pana zdaniem my jesteśmy w takim momencie dziejowym, że szczucie, czy też opowiadanie innej rzeczywistości niż ona jest w sprawie migrantów, mam tu na myśli tę umowę z 8 czerwca w Unii Europejskiej, będzie skuteczne? Czy to akurat właśnie jest temat, który nadal w sercach Polaków jest żywy? Badania pokazują, że boimy się migrantów. No więc tak, powiedziała pani, że to może być objaw szukania nowego otwarcia. Mhm. To byłoby takie ciekawe właściwie. Otwarcie przez zamknięcie granic, prawda? Czy to zadziała? W moim przekonaniu nie do końca, bo poza tymi wynikami, o których pani powiedziała, że rzeczywiście obawiamy się migrantów, no jak się wzbudzi odpowiedni strach, to można takie wyniki uzyskać. Są też wyniki bardziej trwałe i stałe, realizowane na przykład w Europejskim Sondażu Społecznym, który nasz Instytut realizuje od wielu, wielu lat. To jest międzynarodowe, z niezmiernie wysokiej jakości danymi badanie. I co tam pokazuje się? Tam się pokazuje, że na przestrzeni między 18 a 21, 22 rokiem poziom jak gdyby akceptacji dla migrantów z Ukrainy, migrantów z krajów biednych pozaeuropejskich, migrantów z krajów
innych etnicznie i innych wręcz rasowo niż Polska, wzrósł o około 30 punktów procentowych. Oczywiście ci migranci z krajów pozaeuropejskich też w pewnym sensie trochę zyskali na dobrym stosunku do Ukraińców, który wtedy był na samym początku wojny, kiedy to badanie było realizowane. Tym niemniej jednak wzrosty są tutaj bardzo, bardzo widoczne. Więc z tego powodu, w moim przekonaniu, to do końca nie zagra. Poza tym to nie zagra z tego powodu, że jak wiadomo, w ogóle jeżeli o coś się toczy gra, to się toczy gra o 1900 osób, a z całą pewnością Polska i tak będzie mogła te 1900 osób jakoś tam zawetować, mówiąc, że przyjęła tylu i tylu Ukraińców. A w kontekście... Tylko wie pan, panie profesorze, trzeba złożyć wniosek, żeby to zrobić. No nie, no ja wiem, tak. A PiS prawdopodobnie tego wniosku nie złoży po to, żeby mówić, że zła Unia narzuca nam migrantów i po to, żeby zorganizować referendum. Zła Unia nam ich narzuca, a myśmy 130 tysięcy spośród nich i tak przyjęli. 130 tysięcy tylko osób... Tylko w ubiegłym roku? Dokładnie. Którzy nie są Ukraińcami, którzy są nie właśnie... Nie, to tylko kraje muzułmańskie. No dokładnie. Mhm. No więc teraz tak, no, organizowanie tego jako dodatkowego referendum, pomijam już problemy logistyczne. Musi być oddzielne pomieszczenie, człowiek musi... Oddzielna komisja. Oddzielna komisja musi z jednej komisji przejść do drugiej. Ludzie mogą nie kupić takiego dealu. No na tym się przejechał, przepraszam za potoczność, prezydent Komorowski, no, prawda? On się jeszcze na paru innych rzeczach, powiedziałbym, dotyczących niedostatku, deficytów energii, powiedzmy najogólniej, przejechał. Ale tutaj absolutnie to może nie zadziałać, ponieważ ludzie widzą, że jest to takie, no trochę powiedziałbym, proponowanie na rympał pewnej transakcji. Idziesz, to zrobisz to i to. A może wcale nie. A może będzie jednak sporo tych, którzy pójdą w jedno miejsce, a w drugie miejsce nie pójdą, jeżeli w ogóle do tego referendum A czy to dojdzie. Może zwiększyć frekwencję, kwestia referendum, czy pana zdaniem też przeszacował tutaj? Ja myślę, że przeszacował, ponieważ może... Jego wyborca i tak pójdzie. Po pierwsze, jego wyborca i tak pójdzie. Po drugie, nie wiadomo, czy to referendum miałoby taką frekwencję, że byłoby ważne. A nawet może być tak, że większa część osób weźmie udział w referendum niż w samych wyborach, więc to niekoniecznie musi się jeden do jednego przekładać uczestnictwo w referendum do uczestnictwa w wyborach. Panie profesorze, a... Może to w ogóle coś innego chodzi? Może to w ogóle nie chodzi o migrantów? Bo zaczynają już pojawiać się jakieś plotki i ploteczki, doniesienia i przypuszczenia, że PiS będzie chciał kilka innych spraw przy okazji referendum załatwić. Że to nie musi być jedno pytanie. Też tak słyszałem, ale zdaje się, że takich konkretów, o jakie pytania mogłoby chodzić, nie ma jeszcze, to jeszcze nie ma właśnie. Ale sądzę, że to byłoby potencjalnie jeszcze bardziej... kontrproduktywne dla samego PiSu. Im więcej chcieliby tam włożyć spraw, bo tym bardziej ludzie by widzieli, że tutaj jest jakaś transakcja wiązana, w którą się ich wpycha. A polski wyborca, to niezależnie od tego, czy wyborca PiSu, czy nie PiSu, czy nawet wyborca ten rdzenny PiSu, coraz bardziej myśli i kalkuluje. Ja mam takie przekonanie, że generalnie PiS ma gorsze, czy też bardziej staromodne wyobrażenie o swoich własnych wyborcach, niż oni są w rzeczywistości. To też nam z tych rozmaitych badań wynika. Panie profesorze, czy gdybym tak szczerze zapytała pana, no powiedzmy 10 miesięcy temu, o to, czy Konfederacja ma stać się trzecią siłą polityczną, to by pan powiedział, że ma szansę, czy złapał się za głowę i pomyślał, że zadaje głupie pytania? Myślę, że 10 miesięcy temu nie przypuściłbym, że może stać się trzecią siłą. Powiedziałbym, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Co się takiego w polskim społeczeństwie stało, że stała się tą trzecią siłą polityczną? Mówiąc krótko, w co uderzyli, w jaki czuły punkt, czy też niezagospodarowaną przestrzeń, która no, pozwoliła im tą trzecią siłą polityczną się stać? Stają się tą trzecią siłą. Nie wiemy, czy to dowiozą, ale na razie wszystko wygląda. Mówimy o obecnej sytuacji, tak. Wie pani, oni są wiarygodni w tym, kiedy mówią, że wszyscy już byli, bo poza Korwinem Mikke, który był wszędzie i we wszystkich konfiguracjach prawie możliwych, no to rzeczywiście większość tych działaczy to są ludzie relatywnie nowi w polityce, więc ta nowość przemawia. Po drugie, oni mają taki polityczny program supermarketowy. Nie lubi się Żydów, jest się nacjonalistą, ale jednocześnie podatki, wolność gospodarcza i oni nie oczekują od wyborcy, że jeżeli on jest za niskimi podatkami i za pełną wolnością gospodarczą, to jednocześnie chciałby wyrzucać Żydów, których notabene już nie ma, prawda, w Polsce. Nie. Jeden jest dlatego, drugi jest dlatego. Oni nie oczekują spójnego wyborcy i to im pozwala zebrać relatywnie więcej, niż gdyby bardzo mocno akcentowali taką ideologiczną spójność. Wcale nie wszyscy są tam tacy jak poseł Braun, który mówi, prawda, że nie będą nas Żydzi, nie będą nas Niemcy. No ale ten i tak poseł dalej. Braun jest, panie profesorze. No jest, tak. I on niektórych przyciąga.
Ale najgorsze jest to, że on innych, tych, którzy są na przykład za niskimi podatkami, nie odstrasza, nie zniechęca. A może my tak naprawdę, panie profesorze, jesteśmy społeczeństwem antysemickim, homofobicznym, że może taka Pani, jest nasza jest natura jesteśmy, trochę. Oczywiście nie wszyscy, no, ja ale wiem. Duża część. Gdzieś powiedzmy, nie wiem, to są różne wyniki badań, w okolicach 20-20 kilku procent to można powiedzieć, że to jest społeczeństwo antysemickie. Natomiast ja sądzę, że jednak przez wiele, wiele lat rozmaitych badań, także badań Centrum Badań nad Zagładą Żydów w IFIS-ie, jednak pokazało, że no, Polacy poza bohaterskimi postawami wobec Żydów w czasie II wojny światowej mają też jednak sporo za uszami. Oczywiście nie wszyscy, ale jeszcze bardziej nie wszyscy pomagali, krótko mówiąc. W związku z czym ta świadomość ważności relacji z Żydami, która się notabene w ogóle nie przekłada na zły stosunek ani państwa, ani społeczeństwa do państwa Izrael. Nawet jest pewien rodzaj takiego podziwu zawsze, prawda? Że no, myślę, że dla takich antysemitów to Izrael w ogóle byłby wzorem, gdyby tylko tam nie mieszkali Żydzi, prawda? No ale no, jednak tak jest, że tam mieszkają głównie Żydzi. Więc w związku z tym ja bym nie generalizował. Myślę, że się zmienia polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o stosunek do antysemityzmu, a bardzo się zmienia, jeśli chodzi o stosunek do rozmaitego rodzaju mniejszości seksualnych, nieheteronormatywnych. I my to też widzimy w tych badaniach. Nawet wśród wyborców Konfederacji, bo były ostatnio takie badania robione, które pokazywały, że ten stosunek się zmienia. Czyli jednak te hasła wolnorynkowe im pomogły. Hasła wolnorynkowe, trochę zebrali też tych nacjonalistów, no a przede wszystkim oni są rzeczywiście autentyczną trzecią drogą, bo trzecia droga, która się tak nominalnie nazywa, no niespecjalnie się okazuje być trzecią drogą, a ci pokazują... Ale jednak na pewno trzecią, panie profesorze? Przecież to będzie droga na wschód. Mówi pani o Konfederacji. To będzie droga jeszcze bardziej na wschód niż w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Bo dlatego uważam, trzecia. Dlatego trzecia, tak. Wie pani, no jednak oni są... to jest już do kwadratu, albo nawet i do wyższej potęgi posunięte to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Antyrosyjskość przy jednoczesnym takim głębszym modelu bliskim systemowi politycznemu rosyjskiemu. Chyba prorosyjskość w przypadku Konfederacji. Prorosyjskość o wiele bardziej niż antyniemieckość, niż proniemieckość. Mm-hmm. Oczywiście, że tak, no już tych dwóch wrogów to na pewno oni tak wolą jako wroga Rosję, ale sądzę, że to jest potencjalnie bardzo, bardzo ważny i niepokojący objaw na polskiej scenie politycznej. A uważa pan, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że mamy w Sejmie PiS, mamy Koalicję Obywatelską i Konfederacja będzie decydować o tym, kto stworzy rząd, to postawi na Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja? Przecież tam jest Bosak, tam jest paru naprawdę inteligentnych facetów, którzy doskonale wiedzą, jak kończyli koalicjanci zawsze Prawa i Sprawiedliwości. Oni dopiero budują swoją polityczną siłę. Uważa pan, że te wszystkie frukta polityczne płynące z bycia w rządzie przeważą jednak nad takim rozsądkiem i wyciąganiem wniosków z przeszłości? Absolutnie przeważą. Jestem przekonany, że nie tylko oni postawią na PiS, ale i PiS postawiłby na nich. Notabene pan prezes Kaczyński tego nie wykluczył w jednej z... Tak, nie uciekł. Zależy, jaki będzie wynik wyborów, powiedział, o ile pamiętam. W związku z czym to jest bardzo wysoce prawdopodobne i z tego powodu właśnie, dodatkowego powodu, kiedy to już jest klarowne, tak bardzo ważne jest to, aby opozycja dała jakiś sygnał, że będzie razem. Już nawet niekoniecznie w postaci tej formalnie jednej listy, ale żeby nie było boczenia, żeby nie było niesnasek, żeby nie było wzajemnego zohydzania siebie, tylko żeby był wyraźny sygnał, że jednak coś chcemy zrobić. Do opozycji jeszcze za chwilkę przejdziemy, kończąc wątek Konfederacji, panie profesorze, bo ta struktura w ogóle jest bardzo ciekawa. Ja, korzystając z pana wiedzy, chciałabym zapytać pana, jak to jest możliwe, że tak strasznie polskie kobiety podzieliły się z polskimi mężczyznami? Bo też ostatnio były te badania mówiące o tym, że gdyby to kobiety tylko głosowały w wyborach, no to najwięcej głosów otrzymałaby Lewica i Koalicja Obywatelska. Z kolei niemal 40% młodych mężczyzn w wieku 19-39 głosuje na Konfederację. Z czego to wynika? Z czego wynika ten rozjazd? To inne kompletnie spojrzenie na świat, na wartości? Z czego?
Muszę powiedzieć, że nie mam gotowej odpowiedzi, ale myślę, że warto byłoby sprawdzić, a jest to empirycznie nietrudne do sprawdzenia, czy tutaj nie interweniuje trochę wykształcenie. My wiemy, że kobiety generalnie mają nieco wyższe wykształcenie niż mężczyźni, a to może być jeden z czynników. Nie twierdzę, że to całkowicie wyjaśnia. Po drugie, ja myślę, że kobiety są szczególnie wyczulone na takie rozmaite próby wykluczania, zamykania, ograniczania wolności. Kwestie aborcyjne dotknęły nieprawdopodobnie populację kobiet, ponieważ jaskrawy sposób pokazały, że istnieje związek pomiędzy tą dużą polityką, a moją indywidualną sytuacją jako kobiety. Czyli wiesz, że jeżeli one się nie zainteresują polityką, to polityka zainteresuje dokładnie. Się nimi. I w związku z tym następuje pewne przebudzenie. Rzecz w tym, że ono następuje powoli i choć oczywiście, gdyby Sejm wyłącznie wybierały kobiety, byłoby tak, jak pani mówi, że zwyciężyłaby opcja liberalno-demokratyczna. Rzecz w tym, że kobiety generalnie rzadziej wybierają niż mężczyźni, choć nie jest to dramatycznie wysoka różnica. Ale jednak tutaj trzeba głównie mobilizować kobiety. Tak, i dlatego z tego punktu widzenia na przykład mi się bardzo podobała konwencja lewicy, która była wyraźnie ostro adresowana, z dobrym adresatem, z dobrymi hasłami i w dobrej formie, bo to same kobiety prezentowały. No a ci młodzi mężczyźni, którzy właśnie się skłaniają w ci młodzi mężczyźni, chęć powrotu do starego świata, gdzie właśnie ta świetnie wykształcona, wyzwolona, samozarabiająca na siebie kobieta mu się nie podoba, bo on nagle nie umie sobie znaleźć miejsca w tym nowym świecie? Wie pani, może oni czują presję takiego modelu patriarchatu trochę w Polsce, że to oni będą musieli zarabiać, że to oni będą musieli pracować, że to oni będą musieli być tymi przedsiębiorcami. I oni wtedy widzą te wszystkie zagrożenia i oni idą w stronę jakiegoś, no, czegoś, przy czym Balcerowicz jest po prostu, no, nieprawdopodobnym socjalistą wręcz, prawda, bo to jest model nieprawdopodobnie dzikoliberalny, który oni proponują. I myślę, że to jest trochę wynik lęków spowodowanych tym, że w tradycyjnym modelu rodziny to na nich będzie spoczywała odpowiedzialność za zapewnienie bytu i uciekają do mniej bądź bardziej utopijnych, w tym przypadku bardziej utopijnych wizji rozwoju gospodarczego. Tak, a kobiety być może też trochę poddane temu patriarchatowi mają większą wolność rozsądnego wyboru, jeśli tak można powiedzieć. No dobrze, może to jest jakaś hipoteza, czy, nie wiem. Panie profesorze, czy teraz jedną z głównych recept dla opozycji na ewentualny sukces wyborczy jest właśnie zmobilizowanie kobiet? Oczywiście. Zmobilizowanie kobiet, a przede wszystkim zmobilizowanie samych siebie do tego, żeby nawzajem na siebie nie pluć, nie szczekać, nie gryźć, tylko po prostu wysyłać wyraźne sygnały, że po wyborach chcemy razem zrobić to, to i to, stanąć razem, powiedzieć to, już być może zapomnieć o jednej liście, bo wartość jednej listy, jak wynika z badań, ona dramatycznie maleje w czasie. Ona w czasie tego pierwszego sondażu obywatelskiego dawała 245 mandatów, teraz daje 232. Oczywiście, teraz ostatni moment był chyba po marszu 4 czerwca, bo wtedy był idealny pretekst dla wszystkich, żeby do tego tematu wrócić. Nie wykorzystano tego momentu, zupełnie. Trzeba chyba już o tym zapomnieć. Nie, wtedy się zaczęto boczyć na siebie, a dlaczego ktoś nie dotarł do trybuny, a dlaczego ktoś nie doszedł i tak dalej, a dlaczego był, a dlaczego nie był, nie powiedział i tak dalej. No, nawet nie tyle to, że to w końcu... No, absolutnie przedszkole. Nawet nie tyle to, że było to boczenie się przed marszem, ale to potem rozgrywanie tego, co było po marszu, szczególnie ze strony trzeciej drogi, było bardzo, bardzo, powiedziałbym, nieskuteczne, niepolubione przez wyborców. Ten niedobry pomysł tych debat, na które o edukacji przyszedł tylko wiceminister edukacji, pan Rzymkowski, no to wszystko, to nie buduje poparcia i... W tej chwili trzecia droga ma trudną sytuację, ale będąc zwolennikiem jakiegoś jednego wspólnego porozumienia, muszę powiedzieć, no mówiąc brutalnie, z zaciśniętymi zębami trzeba popierać trzecią drogę, żeby się dostała do parlamentu, bo jak się nie dostanie... A rozbije się o próg wyborczy, to będzie, 10% pana zdaniem? Moim zdaniem jest na granicy rozbicia się o próg wyborczy, a dla dobra Polski jest lepiej, żeby weszła. Tylko jest jeszcze kilka możliwości. Możliwość jest taka, że Szymon Hołownia zrezygnuje ze swoich ambicji, choć osobiście w to nie wierzę, no bo każdemu trudno zrezygnować z takich ambicji i pójdzie do 5% progu na listy PSL-u. Tylko wtedy tak zwane leśne dziadki PSL-owskie będą mówić, dlaczego mamy robić miejsce na listach dla ludzi pana Hołowni, prawda? No bo opcja pod tytułem pukamy do drzwi Donalda Tuska raczej odpada. To już na początku samym ustaliliśmy. Albo może w ogóle oddzielnie. Może ta trzecia droga się rozejdzie na dwie, po półtorej drogi.
jeżeli by się rozeszła, to w moim przekonaniu nie osiągnie 5%. Mhm. Ale zabierze gdzieś na manowce swoją trzecią drogą kompletnie te, powiedzmy, 3-4%, które nie dostaną się do parlamentu. Mhm. Ich głosy nie wpłyną na wynik parlamentarny. I to będzie wielka szkoda i to by oznaczało, moim zdaniem, koniec bytu politycznego twórców trzeciej drogi. Tak więc z punktu widzenia jak gdyby interesu całości, ja myślę, że warto jest, żeby ci politycy zrozumieli jedną rzecz. Wie pani, to jest rzecz, o której w socjologii i w ekonomii politycznej tony napisano. Mhm. Jak czasami bardziej się opłaca dla realizacji własnego interesu realizować interes wspólny, a jak nie opłaca się jazda na gapę, bądź, prawda, takie dbanie wyłącznie o interes indywidualny. Jazda na gapę na czym polega? No, ten słynny dylemat jazdy na gapę. Wsiądę do tego autobusu, nie zapłacę, bo on i tak jedzie, prawda? Mhm. Ale jak wszyscy zaczną tak robić, to on przestanie jechać, bo nie będzie pieniędzy na infrastrukturę i wtedy odbije się to na mnie. A ci wszyscy, którzy dbają wyłącznie egoistycznie o interes swojej partii, powinni myśleć, że jeżeli zainwestuję w interes całego ugrupowania opozycyjnego, to się skończy dobrze dla mojej partii, lepiej niż jeśli będę podgryzał innych. Panie profesorze, to czego pan oczekuje teraz od opozycji tak naprawdę? Czy czegoś na zasadzie tego pomysłu lewicy o podpisaniu paktu o rządzeniu po ewentualnie wygranych wyborach, no bo oni od kilku tygodni chodzą za tą trzecią drogą i za tym Tuskiem i mówią, podpiszcie taki pakt, pokażemy, że jesteśmy w stanie dogadać się jako przyszły rząd. Nikt tego paktu nie podpisuje. Wie pani, tam jest jednak sporo inteligentnych ludzi i w lewicy, i w koalicji, i w trzeciej drodze. Mhm. No naprawdę, to nie jest problem, żeby wymyśleć jakąś formułę. To nie musi być podpisanie tego wspólnego manifestu, czy też listu, tak, o którym pani mówi. To może być cokolwiek. To może być stanięcie razem, parokrotne tak stanięcie razem. Tak jak w przypadku prezydenta Rzeszowa na przykład. No było właśnie kilka przecież takich. Pokazanie, że my po wyborach chcemy zrobić to, to i to. A nie tylko rytualne zaklęcia, że strzelamy z różnych stron, ale w tym samym kierunku. I tak dalej, i tak dalej. Nie. Wyborca musi dostać sygnał, że jeśli nawet będę głosował, powiedzmy, na trzecią drogę, mm-hmm, to mój głos nie będzie zmarnowany, bo to jest największa obawa, bo oni po wyborach chcą zrobić coś razem. A teraz może myśleć tak, no nie, nie będę głosował na trzecią drogę, bo oni się ocierają o granice. Nie wiadomo poza tym, jak się zachowają po wyborach, bo też były pewne niepokojące, mm-hmm, sygnały. W związku z czym to ja już lepiej albo zostanę w domu, albo oddam głos na kogoś. No właśnie, a jak przekonać, panie profesorze, Polaków, że warto iść na wybory, mimo że one nie będą uczciwe. Bo wielu wyborców zewsząd słyszy, że zmiany w kodeksie wyborczym, że brak równego dostępu do mediów, no i można by tak jeszcze było wymieniać to, co się dzieje z Polonią, to dowożenie autobusami ludzi Prawa i Sprawiedliwości do lokali wyborczych. Jak wytłumaczyć ludziom, że mimo wszystko warto pójść? Bo no, wielu, jak sądzę, mówi, no tak, no i tak ich autobusami dowiozą, Polonii i tak nie policzą, to po co ja będę wstawał, wolę sobie zrobić grilla? Wielu tak pomyśli pewnie. Ja myślę, że trzeba zbudować w miarę prosty przekaz i to nie jest niemożliwe. Im bardziej nie pójdę, tym bardziej jest prawdopodobne, że one będą nieuczciwe. Bo krótko mówiąc, im bardziej ludzie pójdą, im będą bardziej zmobilizowani, im bardziej wynik wyborczy będzie wyraźny, mhm, tym trudniejsze jest jakieś nieuczciwe zagranie, z których i tak już wiele zostało zastosowanych, o czym pani powiedziała. W związku z czym trzeba przekonać ludzi, że tak naprawdę od twojego indywidualnego głosu zależy bardzo wiele. To nie jest trudne w Polsce, tym bardziej, że okazuje się, że bardzo wiele ostatnich wyborów było wygranych stosunkowo niewielką większością głosów. W związku z czym warto się mobilizować. No a co jeżeli hipotetycznie opozycja wygra bardzo niewielką liczbą głosów? Czy Jarosław Kaczyński wtedy pogodzi się z tym faktem? Czy jednak będzie podawał to w wątpliwość? Ma w swoich rękach i Sąd Najwyższy, czyli ciało, które decyduje o ważności wyborów. Odpuści czy nie odpuści, pana zdaniem? Bałem się tego pytania, ale muszę powiedzieć, że zawsze, kiedy sobie to pytanie zadaję, a sobie zadaję je często, przychodzi mi do głowy, do mojej pamięci wraca wypowiedź Leszka Millera sprzed paru miesięcy, który w jednym z programów telewizyjnych przedstawił taką oto wizję, katastroficzną moim zdaniem, aczkolwiek nie można powiedzieć, że nierealistyczną. Wizję, że właśnie wtedy są protesty do Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy rozstrzyga tak, a nie inaczej, bo nie jest w pełni wolnym sądem. No i potem następuje to, co można nazwać w sposób eufemistyczny kryterium uliczne. A ja bym pociągnął, polski Majdan. Tak, a ja bym to pociągnął jeszcze dalej. Występuje kryterium uliczne, już kompletnie katastroficzny obraz to jest taki, no, że wtedy nasz wielki sąsiad ze wschodu mówi, no nie możemy zostawić bratniej Polski samej.
No i jeżeli mówimy A, to powiedzmy B. Oczywiście to już jest w ogóle mało prawdopodobne. Dlatego idźmy na wybory. Głosujmy po to, żeby rozstrzygnięcie nastąpiło przy urnie wyborczej i pilnujmy tych wyborów. Chciałam zadać jeszcze jedno pytanie, ale to jest tak idealne podsumowanie tej rozmowy, że się powstrzymam i zostawię na kiedy indziej. Mam nadzieję, że pan jeszcze do nas przyjdzie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Andrzej Rychard, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, jeszcze w tej kampanii. A my tą rozmową kończymy już dzisiejsze wydanie programu. Wracamy oczywiście do państwa jutro o godzinie 9:07. Przypominam tylko, że jutro piątek, w związku z tym wyborcze wydanie Ekspresu, czyli Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2023. Doktor Mirosław Oczkoś między innymi, ale nie tylko on. Także zapraszam do zobaczenia jutro. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się nisko.